Streamek, robi go wujek, bić to mój ziomek, nie zostawia łapek. Yo, hater to jej ściek, ciągle pluje się, skolin ma zbyt dobrze, donaty dostaje. Ej, społeczność niezłą zgromadził, niełatwo se z tym poradził, brat go dobrze poprowadził i jeszcze lepiej doradził. Ej, godzina nieważna, widz o mnie dba, skolin się zaraz stara, zaczynam. Widza euforia, to nie rzecz... Czekajcie, Martki, idę szybko po kawę tylko i zaraz zaczynam. Czekajcie. Tell me why.
Halo! Widzowie, siemano, mordeczki! Siema, 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 mordki, siema! Witam was wszystkich bardzo ciepło i serdecznie na kolejnym streamku z gry Margonym. Z gry Margonym, ja jestem Skolin, a dzisiaj kumple ciąg dalszy przygód z mojego 300 palka. Siema, siema, wariaty! Siema, już muszę czat poczytać, kurde, normalnie, co tam u moich wariatów? Co tam piszą? Mordeczki, ogólnie plan na streamka jest taki. Siemano, siemano, dobra, tutaj mam czat też na drugim telefonie. Na drugim monitorze. O, dobra, plan na streamka jest taki, polatamy sobie trochę po dwójkach. Na pewno. Zrobimy oczywiście opening pazura kumple. Być może trochę pozarabiamy na katakumbach, bo tutaj mam długo, jak widać, resztki. Jak macie postkę na Lambo, parkujcie, ja za chwilę też tam podlecę, więc będzie pewnie bitka z rana. No my dobra, początku streama, może poszukamy kota kumple, kota poszukamy potem na katakumbach, jak będziemy szukać, jak nie będzie na macho, no to spalimy tam trochę tego błoga, pozarabiamy po drodze, potem smoka poszukamy po kocie kumple, opening. No i co kumple, tam coś chcieliście, żebym coś posolował może? Nie wiem, czy się będę łapał za Sybilę, za Zorina raczej nie, bo na Zorina to mi jeszcze trochę brakuje. Ale Furiona, powiem wam, że biłem ostatnio, biłem Furiona. Jest kompletnie zaciekawa sytuacja, bo straciłem na nim w sumie 3 ucieczki, łącznie zrobiłem chyba 10 bić, no nie? Także różne z nim są walki, czasami jest tylko, wiecie, cebek, przeszywka, cebek i 40% mniej, no nie? Bo tak 20% mi około bierze za hit. Ale kumple, co z takich lepszych wiadomości? No co, licytki się zbliżają, za 2 tygodnie, piątek, mordeczki, licytki. Więc widziałem, że bronie w sumie to odgrzebane trochę. Tam jedynie z małą zmianą na Woja, bo kiedyś było to łączone, że Tant i Woj razem, no nie? A teraz jest tak, że są one osobne, no i co? I przede wszystkim broni na Woja będą, kumple, bardzo, ale to bardzo drogie. Od właśnie głębokiej rany będą to bardzo, ale to bardzo drogie bronie. Więc coś czuję, że tu będą takie ceny, sięgaj, że kurde bele, no. Fajnie z tym widziałem, dobra, co moje pociechy piszą? Siema Primek, siema twój stary Skolin, 2 telefony ma. Nie, ale ogólnie muszę kupić nowy telefon, kumplu. Bo z tym już mnie szlak bierze. Wyobraź sobie, że w piątek szukałem pewnego miejsca na telefonie. Włączyłem sobie nawigację, kumplu. I wyobraź sobie, że przy 94% baterii normalnie telefon mi padł, no nie? Ja go włączam, pisze mi no 5% baterii, no nie? Włączam ponownie, no dalej to samo, no nie? No i mam naprawdę coś ogólnie z baterią zepsute, dlatego będę musiał i tak nowy telefon wymienić, kumple. Siema, siema, Ełki, siema, już przyciszam muzyczkę. Już przyciszam. Mordeczki, jak tam w szkole u was, co? Tutaj świeżaczki, kto dopiero pierwszy raz do nowej szkoły poszedł, jak wrażenia? Siema Kieres mordeczko, siema Kieres, co tam Kieresik? Na Hutence chyba grasz, tak coś słyszałem. No, Kieres, może z tobą bym coś tam pociąpał. Ja mam Samsung Galaxy Core Prime, kumple, wiecie? To już jest stary telefonik, tu jest chyba aparat 8 megapikseli. Nie wiem jaki dokładnie, ale wiem, że jaki słabszy. No i mam problemy z baterią, dlatego będę musiał kupić nowy, wiecie? Opętany jak skoń telefon. Co to za hełm? A właśnie, kumple. Ja mam też powiedzieć jedną rzecz. Mianowicie, że hełmik sobie założyłem jednak. Stwierdziłem, że no po pierwsze ma bardzo dobre statystyki. Bardziej są one podwoja. Bym powiedział, ale podpala też niezłe. Lepsza to będzie czapa na pewno niż ta z oślepieniem, czyli czapa, którą mam tutaj. Będzie na pewno to lepsza czapka od tej, bo ta jest bardziej namaga, moim zdaniem. Dlatego przydała mi się, znaczy stwierdziłem, że przyda mi się bardziej ta, bo po pierwsze ma staty lepsze i po drugie też przyda mi się bonus defensywny do latania po redach, no nie? Czyli właśnie fizyczna osłonka, kumple. A więc mam tak, podwójną fizyczną tutaj, krytyczna, dotyk, no i OR-ka, no nie? No jak widzicie, udało mi się od ostatniego live'a wbić aż prawie 60% expa. No robiłem dzienny, robiłem, po 4 dzienne robiłem, kumple. Trochę z błogami też, nie powiem. No i expiłem też na dwójkach, no nie? Właśnie fajnie się expi, wiecie jak? No bijąc m.in. Venrę, bijąc Dryadę,
i najlepszy exp jest na solowaniu władców. Powiem wam, kumple, że jak odpaliłem błogo, 100% expa więcej, mam to błogo tutaj, jak odpaliłem to błogo, to za jedno bicie Furiona, wiecie ile mi wpadło? 130k. Za jedno bicie Furiona 130k, no nie z tym błogiem, czajcie temat? No. No ale mówię wam, z Furionem były szalone walki, aż 3 ucieczki mi poszły, więc... Ciężko, no ciężko. Dobra, co tam pisze moje pociechy? Już 300 osób i jednej łapki brakuje chyba. Tak mi się coś wydaje. Siema mordeczki, siemanko, kurde, 10 minut live'a już was tu aż tylu jest. Tak dużo was tutaj widzów. Ja cię sunę, no coś pięknego po prostu. Siema Lipek, mordeczko, z Koliny. Szkoła, kiedy to było? No ten się kto pracuje, to już jest stary wyga. Świruje, siemaneczko. Skolin, ile chcesz za dwurękę dla Klanowicza? Bo tutaj ktoś właśnie wypatrzył broń. Ogólnie to dzisiaj rano tak trochę sobie pozaczynałem dzienny questów. Tam, no widzicie, no tutaj byłem na Macho i w Karkahan. I tak tepam do Itchan, patrzę, Heros stoi, no nie? Stoi Heros 4-6. Mówię, no klepnę go. No i właśnie spadł mi taki unikacik rano. Dziwne w ogóle, że ten Heros stał, no nie w Itchan jeszcze. Bo była co prawda wczesna godzina, tam była, która chyba 8:50, coś takiego. I właśnie mi takie coś spadło. Siemano, ale łapkami poszli. Widzowie, jesteście naprawdę fajni widzowie. Jak w ogóle oceniacie filmik też? Możecie na czacie napisać, jak wam się podoba filmik, który dla was złożyłem. I nutka, jak wam się podoba, która była na początku streama. Nutkę oczywiście ja chcę do końca stworzyć, kumple. Muszę trochę poprawić co nieco, bo nie do końca wyszło. Myślałem, że trochę lepiej będzie, no ale celowo wrzuciłem na testowo filmik, po prostu, żeby zobaczyć wasze komentarze, reakcje na tą chwilę i tak dalej. No i oczywiście tam hejterzy się musieli obudzić, widzowie się pośmiali też, ale przynajmniej wiem, że muszę poprawić. Tylko potrzebuję bardziej pomocy łowcy Jakuba, kumple. Bo łowca Jakub mi się tu chyba zajmie mix masteringiem, no nie? Że mi to jakoś tak fajnie zrobi. Taki master. Dobra, siema Temp, siemka z Koliny, to już mówiłem tutaj. Ile chcesz za dwurękę? Z Afriką mogę dać Klanowiczowi. Kumple, dobra, tutaj jak coś będziemy kota szukać i przy okazji jeszcze pozbijam tutaj mopki, wiecie, niektóre. Mam tutaj błogo, to sobie polatamy trochę. Potem myślę, zrobimy jakąś może próbę ubicia Furiona, kumple. Znowu, 3 ucieczki ostatnie mi poszły, ale 10 bić udało się wykręcić jakoś. Ale czasami jest ciężka walka, wam powiem, ciężka, no. Też jakbym miał lepsze błogo pod niego, to myślę, że poszłoby i lepiej. Bo te ucieczki mi właśnie schodziły z błogiem na exp, no nie? Więc trochę też mam mało leka turowego, jak widać, kumple. Troszkę malutko to jest. Dobra, z Koliny jest i raper. Do poprawy nutka generalnie. Aha, Kieres gra na Hutenie Incognito, Kieres się nie chwali, chce mieć spokój. Losa widziałem z Wendry, no co ja mogę powiedzieć, no jak jego konto w sumie gra prawie cały czas w tygodniu, no to ma, no, stoi to ma, no co. Zabatą grają na zmianę cały czas, no to mają, no co ja mam powiedzieć, kumple. Siema Idler, siema, ja twój Klanowicz z Afriko, Kieres, chcesz do bractwa z Kolina na Werufs. Ja w ogóle się tak zastanawiam jeszcze, czy klan Bractwo z Kolina ma w ogóle sens, bo mało osób ogólnie aplikuje, co oczywiście mnie trochę boli, bo specjalnie dla was założyłem drugi klan. Dla osób, które się nie mogły dostać do pierwszego, no to żeby dołączyć do drugiego, ale jest małe zainteresowanie. I następna sprawa jest taka, kumple, że ja będę za niedługo też przeekspiono, nie? W sensie postać feint pójdzie do góry. Nie wiem, czy mojego maga nie będę, właśnie Flappy, bo ty pytałeś, co z tym, z Regulusem. Myślałem, żeby feinta może zmienić na maga, bić go na 7-6 poziom, no nie? A właśnie iluzjonistę z Colin, no nie, mojego 8-5 maga bić do góry, wyżej, na przykład na arcymaga, no nie? Tu na arcymaga dobić postkę, postkę nad Hair dobić na Gonsa Zonsa. No a demot Husa, jak spadnie mi naszej z grubej, no to będziemy z widzami raczej wspólnie expit na live do 300, no nie? Bo tam sugerowaliście mi z Colin. A może byś tak jeszcze jedną postkę do góry wyekspił? Ja nie widzę w sumie problemu, tylko muszę poczekać na pewno na fajną okazję do tego. Co mam na myśli? No po prostu na jakiś boga na expo, nie? Jakiś mini event na przykład z bogami albo coś. Albo nie wiem, właśnie kumple. Chcę wam przekazać taką informację. Nie wiem dokładnie jaki to był miesiąc, to był chyba... Albo październik, albo listopad, ale ma być właśnie kolejne spotkanie z Margonem, tym razem w Szczecinie.
Do Szczecina nie wiem, czy się wybiorę, bo tam akurat mam 9 godzin drogi z Rybnika pociągiem jeszcze z przesiadką. Dlatego następne spotkanie z Margonem ma być w Szczecinie, no nie, jakoś za miesiąc albo za dwa, kumple. Siemano, Mordko, lajwik idealny na moją 18. Masz urodzinki dzisiaj, urodzinki Anagu. No to zdrówka, szczęścia, pomyślności, kumplu. Dużo pieniążków, fajnej dziewczyny, no i wszystkiego, czego sobie życzysz oczywiście. Z Kolin, kto na 9-9 stoi na Berufsie? Nie wiem, kto tam stoi, nie mam pojęcia. Jakiś narkor chyba, jak on tam miał. 112 level, Warrior Abuser, coś takiego chyba. Właśnie, co do botów. No opisał do mnie akurat mój dobry kumpel w sprawie jakiegoś filmika, żeby może nagrał i tak dalej. Tam ustawił miniaturkę Stop Bot. Powiem wam, kumple, tak. Pomysł jest dobry, ale nie wiem, czy ma to w ogóle sens, bo wystarczy tylko spojrzeć na tematy graczy na forum. I co, jest coś w tej kwestii robione? Jest coś czy nie? No nie jest, no. Więc nie wiem, czy nasza siła YouTube'owa wystarczy, ale być może się dogra, może spróbuję, bo faktycznie dużo osób widziałem, że nagrał ten filmik. Dlatego nie wiem, jak w kupie siła, no to jak się wszyscy pozbieramy, YouTuberzy, widzowie, no to może coś z tego, kto wie, no. No właśnie, Kieres, ja nie wiem, czy to wyjdzie akurat, ta akcja Stop Bot, bo jak widać, to się już dłuży i dłuży, więc aż po dzień dzisiejszy nadal nic z tym nie zostało ruszone, dlatego nie wiem, czy ma to sens. Ja tam mówiłem, że no dla mnie to sensu za bardzo nie ma, bo raczej się nic nie zmieni, no ale nie wiem, może coś tam spróbuję. Oni uważają, że i tak boty będą, nie ma sensu. No ja też właśnie pomyślałem, że nie ma sensu nagranie tego. Ale może tam, nie wiem, napiszę jakąś rozprawkę, ja trochę poczytam, coś dopowiem od siebie i może chociaż mój tutaj filmik wezmą pod uwagę też, bo nie ukrywam, takie serwery jak Phobos, jak Berufs, no to no, są pełne botów, naprawdę. Tutaj to, ach, jak widać, samory nie wystarcza i trzeba jakiegoś systemu, albo najlepszy sposób. Mi to kumpel podsunął ten pomysł, żeby stworzyć taką wtyczkę, no nie, która by się po prostu blokowała z Tamper Monkeya, no nie. No bo przez Tamper Monkeya w sumie wszystko to jest, no nie, te skrypty i tak dalej, więc wymyślenie takiej wtyczki. Kumpel powiedział, że to jest niby 20 minut roboty, no nie. Tylko trzeba osoby, która na tym się zna. I sprawa załatwiona, no nie? Coś, żeby po prostu się to blokowało z tamperem. Jakaś taka wtyczka do Margo, kumple. Dobrze, widzowie, ta boty w większości to pewnie to jaka akcja. No nie, no nie do końca, ale no widzicie, no była lista botów, kumple. Przecież na forum przedstawiona, pełno tematów, na panel są na stole jakieś dowody wysyłane i tak dalej, nawet godzinne, nic z tym nie jest ruszone, więc ja nie wiem, czy ma to jakiś sens. No można co prawda spróbować, no. Kto mówi, że nie? Czasem warto spróbować, a może jednak. No nie wiem, kumple, nie wiem. Siema Twister, siema Mordeczko. Jeszcze raz zdrówka, szczęścia, pomyślności, szczęścia dziewczynom, ukończenia szkoły, żebyś prawko zdał, misiu. No i na piwko się musimy zgadać też w końcu. Jak tam w ogóle było po tej nocy horrorów, co? Zrobimy skoń z botami, jakie rozeski ogłaszał znowu. A i ten si. Bez przesady, skoń mam bota, którego normalnie wkleja się do konsoli. Do konsoli się wkleja. Ło, to o tym jeszcze nie słyszałem. Że przez tampera, no to żadna nowość, ale żeby jeszcze do konsoli coś tutaj. Jeszcze ktoś mi pewnie napisze, Skolin, a ja mam takiego, że tutaj przez dodatki Margonem. Ma to mało łapek, jest to mało dodatek rozpoznawalny, dlatego mam przez dodatki Margonem tutaj. Skolin, a następna osoba, która stworzy coś a la Tamper Monkey, to nic nie da. No właśnie, pytanie, czy nawet jeśli jakaś osoba coś takiego wykmini, to czy będzie na tyle ambitna, żeby była w stanie coś takiego stworzyć, coś a la Tamper, no nie? Siema Michael Myry, siemka kumple, ale was jest tutaj dużo na tym streamie. Chyba wam brakowało tych porannych, co? Po kościółku, przed kościółkiem, rano skacowany, jutro szkoła, to jeszcze pewnie niektórzy zadania tam jakieś domowe robią czy coś i oglądają. Fajnie, że was tutaj tyle, naprawdę cieszy mnie to, kumple.
Jeszcze mi napiszcie tylko jedną rzecz. Jak tam u was w szkole? Czy macie już jakieś kapy? Mam nadzieję, że żadnych kap nie macie jeszcze kumple. Mam nadzieję, że jeszcze żadnych tą pał nie dostaliście czasem. No, to za wcześnie. Siema, buty na 105.0 będą działać, ale buty z czym? Jaki bonus kumplu i który masz poziom? Nawet spoko z koń, chociaż jakoś nie był straszny. Nie był straszny, serio. A na to horroru nie był straszny, to jakieś kijowe horrory musiały być chyba. Skolin, bo dla mnie to problem nie będzie, żeby dobić ten 7-6, to jak będzie skład, ogarniemy jakoś. No ja nad tym myślałem właśnie. Fejta zmienić na maga, dobić na 7-6. Iluzjonistę z Skolina, czyli mojego maga 8-5 bit na arcymaga na przykład, kumple. A mojego wojka nad Hajra dobić na Zonsa Gonsa, wiecie? Fajnego bota, właśnie, a kto z was w ogóle widział takiego fajnego screenshota? Na grupę moją facebookową rzuciłem, kumple. Ziomek mi napisał pod filmem: no to fajnego masz bota na szybsze przechodzenie, życzę ci bana, no nie? Bot na szybsze przechodzenie, aha, okej. Skolina, ja mam takiego, że mam dodatkę Margonem, a to ma łapek, jest minusowany, ale działa. No, wiedziałem, że ktoś tak napisze. To niecelowy prowod, celowy prowod. Skolina, ale ludzie korzystają z tampera na NI do na przykład... Aha, no to nie wiem akurat, no ale... Tak jak mówię, kompletnie, najlepsza opcja to by była właśnie wtyczka, mi to ziomek powiedział. Wtyczka, która po prostu by się blokowała z tamperem i wtedy by powodowała, że tamper po prostu nie działa, no nie? Jakby to... Siema Adrian Rzemicki, siemka z koni. Byłeś na filmie Polityka? Nie byłem. Cześć Kejser Mordko, siemaneczko. Nie mam, wierzę, nie mam miejsca, torba, kumple. Ale tu jeszcze muszę jakiś tytoń i tak dalej, widzicie, poniszczyć trochę tego. No ogólnie, kumple, no to co? Za 2 tygodnie licytki oczywiście będą. Więc będą ciekawe itemki. Ja nie będę wam mówił, na czym mi zależy. Powiem wam wszystko po licytkach. A właśnie, jeszcze wam chcę pokazać podsumowanie eventu, czyli wam za chwilę pokażę, kumple. Między innymi bitki. Bitki herosów, kolosów i zobaczycie przez ile bić, ile legend zdobyliśmy. No powiem wam tylko tak, że 2.95 to jest dramat. I wiecie co, co do mojego filmiku, który wam niedawno wrzuciłem. To jest ogólnie straszna lipa, bo... Straszna lipa, bo zapomniałem o jednym klipie. Zapomniałem wam rzucić łapek na 2.95, no nie? Legendarnych z eventu. No zapomniałem, ale to będzie najwyżej w następnym filmie. Ogólnie mam nagrane 3 legendy przez wakacje. 2 ze 130, jedna z 2.95, jedna z kolosa 30 też. To w sumie 4. No ale ogólnie event no lipny kumple, jeśli chodzi o moje wykonanie tutaj. Może wam poszło lepiej, możecie się na czacie pochwalić. Stopfit, Teluś i Success Elo. Dzięki, subki kumple. Piątka dla was i witam was w bractwie z Kolina. Witam na moim kanale. Pazurek, no otworzymy zaraz pazurek, ale to za 2 łapek w górę. 2 łapek brakuje i otworzę wam zaraz. Nie no, zróbmy tak. Sprawdzę do końca katakumby, bo ja tutaj tak w sumie tylko jakieś grupki po drodze staram się zbijać, czy tam pojedyncze. Sprawdzimy tutaj do końca tego kota kumple. Potem zrobię wam opening pazura. Potem może skoczymy na solo Furiona. Spróbujemy. Potem wam najwyżej pokażę podsumowanie tego eventu. A potem zobaczymy. A właśnie, no mam Lambo, jak ktoś jeszcze nie bił Lambo, to możecie parkować postkę. 2 razy mag, 2 razy pal potrzeba. Ja tam też potem dojdę moim łowcom. Jak ktoś grupkę organizuje, to niech oczywiście tam mi da znak, kiedy co i jak dochodzić albo coś i zaraz to zrobimy. Jak coś kota szukamy. No i przy okazji tutaj widzicie błogo, staram się palić tam. Siemka Sztana z Koliny, zniszcz strzały. Strzały. Strzały, mam tu już jakieś strzały. Dobra, trudno najwyżej, no nie mam za bardzo miejsca, kumple. Przydałoby się zdobyć tak w ogóle nowy hełm z kota. Całkiem nieźle wygląda. 400 osób jest, ja dobrze widzę. Ja pierdziele, wy to jesteście poranne ptaszki jednak, no nie? Siema kumple, jak w ogóle u was pogoda? Wydaje mi się, że chyba pogoda kiepska, dlatego wpadliście na streamka, aby chillować. Tak mi się wydaje chyba. Bo u mnie wam powiem, jest deszczowo. Wczoraj już było kijowo, nawet piwo, powiem wam, nawet piwo nie wchodziło, kumple.
Ja już przy tej pogodzie piwko jakoś tak... Jakoś tak jak mocz normalnie, tak, taki posmak, wiecie. Beznadziejna sprawa. Ja Semedo, no to pozdrów tam babcie, mamy, dziadka, wszystkich z rodziny pozdrów. 4-0 Mac, możesz kumplu, jak jesteś z mojego klanu, to jak najbardziej, bo pierwszeństwo mają na pewno osoby z mojego klanu. Łukasz Nebu, siema Nebu, siema siema. Będzie przepalanie itemów z kolosów, przepalanie itemów z kolosów chyba będzie. Chodzi tutaj o wakacyjnych. Tak, gdzieś coś słyszałem, że podobno ma być, ale to dopiero w przyszłości, jeśli już. Kiedy zlotam łapki? No powiem wam ogólnie, że staram się latać 3-2, bo po pierwsze na nich expię. No dobra, na secie już nie expię, ale staram się latać właśnie, bo ogólnie kumple, brakuje mi tutaj do mojego takiego wymarzonego palka, jeśli chodzi o przedmioty ogólnodostępne, 3 itemów. Już wam mówię jakich. Brakuje mi tak. Pierka z Wenry, łapek z Driady i butów z Seta. Tych trzech legend mi właśnie brakuje, żeby mieć takiego wymarzonego palka. Dlatego staram się właśnie latać za tymi dwójkami. No i na Driadzie jest ciężko, bo Zabada non stop tam stoi, obstawia. Jest naprawdę strasznie ciężko. Wczoraj mógłby mnie na przejściu walnąć i parę dni temu też. Ale staram się latać, wybijać im jak mogę, no ale ciężko, bo oni naprawdę bardzo dużo grają. Cały czas praktycznie, no nie? Na zmianę. Jak na przykład Zabada mnie wytepa z Seta, albo coś, czy tam losa, no to lecę sobie na Wenrę, ewentualnie na Driadę. No i tak to właśnie jest, no ale naprawdę, nie jest kolorowo, kumple. Łukasz Nebu, siema Lonzard, siema, o, chyba bracia nebowscy. Siema Lopepepo, ksiądz, siema kumple, witam cię. Chyba nowy jesteś na kanale, tak mi się wydaje, co? Pierka z Wenrem opłaca się zakładać, opłaca się. Chodzi o to, bo ja mam bardzo mało many na palu. A pier z Wenry ma też fajną siłę krytyka, wiesz? Tu mam siłę krytyka, tu mam. Łapy z Driady chyba też tam jakąś mają. Buty z Seta nie jestem akurat pewny. Ale chodzi o to, że ja mam bardzo mało many, kumplu, no nie? Dlatego myślę, że lepsza opcja to będzie raczej podwójna krytyczna, na przykład pod magów. A podwójna fizyczna, no to bardziej pod tych łowców jednak. Czy tam podwojów, no nie? Ale właśnie jestem w tym, że ja mam mało many, no nie? Łapy z Driady jak mi dojdą, to w sumie by to podskoczyło. Tutaj zaś jakby były buty z Seta, no to one tam nic nie mają chyba many, no nie? Pierw Wenry ma z kolei dużo też many, no nie? Czekamy do 12 na otwarcie żuberka. Lotko, dzięki za wsparcie, dzięki kumplu bardzo. Dzięki. Otwarcie żuberka? Byście chcieli otwarcie żuberka do 12, kumple. No nie wiem też, zobaczymy do której zrobię streamka. Ale na razie póki co to, no nie wiem, no tam zapasy zawsze są, to raczej myślałem, że może jak będzie formuła, to sobie otworzę na spokojnie po obiadku, kumple, pooglądam, no ale nie wiem, może dla was, jak będziecie chcieli, jak będzie stream dłuższy. Siema Venomek, siema Topcie Marzeń, witam widzów, skoro nie puścisz bardziej margonemską muzykę, a jaką byś chciał margonemską, zaproponuj. Ocenzurowany bitom. Na jakiej skoń kopalni pracujesz? Na Chwałowica, wiesz? Fajnie, bo kumple we wtorek będzie wypłata. Ciekawy jestem, ile tam tego wpadło. Miałem naprawdę bardzo pracowity miesiąc. 3 soboty, święto wojska też byłem. Ciekawi mnie, czy się opłaca tak nawalać te soboty, czy nie. Chem oślepkę załóż, wujku. Nie trzeba na razie, wiesz? Nie trzeba i nie wiem, czy w ogóle będę zakładał. Bo to jest bardziej czapa na maga, moim zdaniem, no nie? Bardziej to pasuje na maga jednak statystykami. I intelekt, i siła krytyka, i krytyk. Dlatego założyłem po prostu tą czapkę, bo po pierwsze chcę być lepszym tankiem, jakby ktoś w razie czego mnie gdzieś złapał na redzie. I to widzicie, mam zajebistą tarkę, która ma tutaj i dużo przebicia, blok fajny. Więc tarka, ulepszyłem sobie ją. No i właśnie druga fizyczna mi się też na pewno przyda. I jeszcze w ogóle ten hełm ma blok. Wyobraźcie sobie, tutaj hełm ma 40 bloku, kumple, no nie? Moja zbroja też ma 40 bloku, no nie? I wyobraźcie sobie, jakby mi spadły buty z Seta, które też mają 40 bloku, no nie? Na chwilę obecną mam bloku 33%, kumple. Poczekajcie chwilę. No nie wiem, jak wam to tutaj pokazać. No nie wiem, czy ta tarcza moja czasem... 30, patrzcie, tu już mam 35, nawet jeszcze więcej. Patrzcie, 36% bloku mam, no nie? I teraz sobie wyobraźcie, jak mi dojdzie... Lega z Seta buty jeszcze,
no to będę miał 40% bloku aż na paru. Wiecie, ile to jest 40% bloku? Kurde, kurde, ale wszyscy nie rać. Elko, wujku, pozdrawiam Szatanasa z Pandory. Pan Synego, dzięki kumplu za wsparcie. Pozdrawiam Szatanasa i ciebie, dzięki za wsparcie. Siema Veratchi, mordeczko. A Veratchi, on mi piwko postawił właśnie. Widzowie, jak było spotkanie w Warszawie, to Veratchi mi postawił piwko, dlatego ciebie kojarzę. Siema mordeczko. Pierek mi chcecie, Pierek mi nie, no nie będę tam prowokował albo coś, kumple. Dobra, dobra, za chwilę kumple lecimy z openingiem Bazura. Pozwólcie tylko, że szybko się przylecę i sprzedam tutaj te itemki. Zaraz też nowe subki poczytam, dziękuję za wsparcie. Przypomnę tylko, że na 15 tysięcy będzie giveaway. Nie wiem, ile paysefów wam rozdam, 10 paysefów, może 5, zobaczę. Może jakiś dłuższy stream, może jakiegoś zapka się uda ogarnąć. Ale to dopiero na 15 tysięcy. Ser, Kuber, Eriko, Kanciano i Ronaldo. Dzięki, słupki, piątka i witam pracę z Kolina. Siema, siema, zielony dymek z koń. Bo dla mnie to problem nie będzie, żeby dobić ten 7-6. Ja jeszcze to wszystko przemyślę, ale tak jak mówię, no taki był właśnie pierwotny cel, żeby mojego właśnie tropa zmienić na maga, doekspić go na Regulusa, no i oczywiście ponownie tam, no oczywiście wznowić rekrutację na właśnie na tego kolosa, widzów pododawać i żeby ponownie były bitki jednak, no nie? Regulus to jest całkiem fajna sprawa, wam powiem. Regulus i Lambo na live'ie. Fajna sprawa, no nie? Dobra, opening Pazura teraz robimy, mordeczki. Jeszcze posprzedajemy to, co tam trzeba. A wiecie co, jeszcze może sobie skoczę na jakąś triadę albo coś. Tak po drodze, można rzec. Szkoda trochę Kamola, no ale trudno się mówi. O, Mietek tu jest. Właśnie tutaj gdzieś w tym miejscu rano znalazłem 4-6 Herosa, no nie? I mi spadł ten toporek taki. Spyta się, czy tam ktoś maga pala nie ma na Lambo. Kumple, ma ktoś z widzów może maga albo pala na Lambo, postkę. Bo potrzebujemy, za chwilę będziemy pewnie bić. Pokaż loty z Herosów i motorów. Za chwilę pokażę. Wszystko po kolei, wiesz? Na razie skoczymy sobie na driadę skarbeńku. Potem opening. Potem wam pokażę właśnie loty. I ogólnie legendy. I co? No i potem Furiona pójdziemy najwyżej solo tam sklepać. Smoka musimy też kumple na pewno poszukać. Więc mamy jeszcze co do roboty na lejbiku. Nie bójcie się. Skolin, Pierek mi puść byku, to sentymentalna nutka. Nie no, może na razie nie. Dobra, opening Pazurka. To jeszcze w sumie zamek będzie gdzieś pewnie tu. Albo tu. Tu jest zamek, dobra. No to przy okazji, jak tam dojdziemy, to jeszcze sprawdzę tutaj jedną mapkę za smokiem, a może będzie. Skolin, Sandrox mu nie. Nie dam, ja bym mu chętnie dał, ale po prostu mnie wkurzył pewną sprawą, ale to już mówiłem na live'ie. Jakiego Heroska? No mówiłem, że biłem właśnie 4-6 rano Witham, wiesz, i spadł takie coś. Maga 4-8, to możesz parkować, kumplu. Spójrz, inwentowego Herosa, no, dawaj pazur, no za chwilę, sprawdzę jeszcze tutaj respę po drodze. I jeszcze pewnie zbijemy Wainrę szybko. No i zamek, jak widzicie, jest właśnie tutaj, w tym miejscu, więc... Tam dojdziemy, no i kurde, zobaczymy, widzowie, ostatni opening, widzowie, pamiętacie, co to było? A no właśnie, to było to, znaczy nie, dobra, przedostatni opening to było to, ostatni opening to było niestety strzały chyba na tropa. Zobaczymy, mordeczki, no. Dobra, Lambo, poczekajcie chwilę, bo ja nie wyrabiam tu, ja mam za dużo rzeczy teraz do roboty. Tu opening, tu to, tamto, poczekajcie chwilę, dobra, na tym Lambo. Ja tam jeszcze muszę dojść przecież, zanim ja tam dojdę, to zleci też trochę. Co sądzisz o botach? No co sądzę? Sądzę, że powinny zostać wszystkie wybanowane. Była lista bociarzy na forum, teraz są filmiki, jak widać, nagrywane. Brakuje tylko większej ingerencji w to, wydaje mi się, i cóż, bo to niewątpliwie psuje reputację tej gry. Boty i tym bardziej jeszcze osoby, które to, wiecie, no publikują, jak to pobrać. Dlatego trzeba w końcu wziąć sprawę w swoje ręce. Jak widać, Mory sam nie wyrabia. A teraz
przed licytacjami właśnie. Dużo osób ma okazję do tego, żeby zostać zbanowanym, no. Katakumby. Wystarczy trochę tam polatać. I to wcale nie jest problem, żeby kogoś łapnąć, no nie? Przed licytacjami właśnie jest najlepsza okazja do tego, żeby kogoś złapać. Katakumby. Zbanować to wszystko w cholerę i tyle. Psuje to oczywiście grę. Demotywuje graczy do dalszej rozgrywki, więc zbanować w cholerę i nic spoko. Dobra, kumple, wchodzimy. 500 osób jest. Skąd wy się wzięliście tutaj wszyscy? Nawet 300 łapek nie ma. Z Koliny. Siema, jak tam twoja sytuacja? Tak, z losą nic się nie zmieniło. Jak kosa była, ta kosa jest, więc... O, dzwonek. Otwieraj dzika. Kamasie, dzięki za, za wsparcie, mordko. Dzięki, dzięki. Potem może. Dobra, mordeczki. 500 osób wpadło, zobaczyć szybki opening. Będzie legenda, szotujcie. A może nie będzie. To nie jest heroik. No jest heroik. Trudno się mówi. Dobra, teraz tak, podsumowanie eventu. Pokażę wam może pierw wszystkie zdobycze legendarne, jakie spadły, kumple. Tu wam pokażę, wy sobie oglądajcie, a ja za ten czas na drugim monitorze szybko na lambo podlecę, wiecie, bo tam mnie wołają. Poczekajcie, kumple. Dobra, ja wam będę powoli przewijał, co i jak tutaj. Dobra, kumple? Za ten czas podlecę szybko na lambo na drugim monitorku. Pokażę wam ogólnie wszystkie zdobycze, jak coś. Dobra, tutaj macie. Na razie pooglądajcie tyle. Potem wam pokażę oczywiście z herosów i tak dalej. No to tak, Viviana wczoraj. Haek, dwójek, jakiś czas temu. Tutaj dwie legendy z 30. Tutaj w ogóle z Vapora, to teraz patrzcie, co wam pokażę, no nie? Tu jest jedna lega z Vapora, no nie? Czekajcie, gdzie to, w jakim momencie się zatrzymaliśmy? Tu są właśnie runy z Vapora, no nie? Niżej jest lega ze 130, chyba tą legendę... Nie, tej akurat nagrany nie mam. No ale tutaj mamy właśnie... Tutaj mamy właśnie, widzicie, takie budki z dotykiem Palvoy spadły. Teraz wam pokażę dalej. Lecę tutaj szybko myszką na lambo. Potem tak, z Gryfa tutaj mamy kumple. Tutaj znowu z Vapora, patrzcie w ogóle na datę, Vapor 26.08 Pierek na łowce, no nie? I tego samego dnia, 26.08, parę godzin później, to nawet było następne bicie runy tym razem, no nie? Potem znowu mamy tak, naszej na 30 z oślepieniem. Dobra. Teraz tak, kolejna lega ze 130, jak widać, tam złowca, tutaj. Tak to się prezentuje, potem mamy znowu, tutaj przy tym już byłem, to mam nawet nagrane chyba, kumple. Potem z opka spadła lega, bardzo jest mi potrzebna, muszę zapytać, czy właśnie nie dałby rady czegoś wymienić może, bo by mi się przydała na maga. Widzicie tutaj. Potem w ogóle tutaj Treksiu na mnie bił Jertka. Treksiu chyba był tam na 5 bitek czy coś takiego, no nie? No i spadło, widzicie co? Z Jertka, no nie złapał. Złapał Nires tutaj, jak coś wiecie. Tutaj on złapał tą czapkę. Komple. Dobra, następna strona to jest tak. 30. Potem znowu 130. Chyba to nawet też ma nagrane. Tą tutaj legę, jak widzicie. Też. Potem tak, z braciszka, łapy, tu mamy znowu 130, 130 potem się rozkręciła, na początku eventu to był dramat, ja wam pokażę w ogóle podsumowanie, ile tam było bić i tak dalej, ale początek to był naprawdę dramat. Kolos 30, tutaj czapa z obła, też spadła, kolejne łapy z łapki z braciszka to było, to jest 7.08. A tutaj spadł 20.08, no nie? Widzicie, braciszek też się fajnie rozkręcił.
Teraz tak, 5-5, też tutaj dał legendę. Jak widzicie, ORK Magtrop, no nie. 30, potem tutaj Burek. Znowu 30, Muller, Smok, tutaj Lambo, to ja z widzami. Potem tutaj, to chyba już widzieliście nawet na forum, a jak nie, to chyba nawet pokazywałem screenshota na live'ie. Tak, tego samego dnia spadły dwa naszyjniki ze Smoka. Ze smoczej skrzyni, no to jest w ogóle coś niesamowitego. Zaraz wam pokażę, poczekajcie, bo tutaj będzie najważniejszy item teraz, kumple. Najważniejszy item, czyli właśnie chodzi o ten item, no nie? Heros to był właśnie początek eventu, jak widzicie, no nie? 2.95, ja wtedy go znalazłem na minimalu na pustyni, no nie? I co się okazało? Te łapki były jedyne, w ogóle było jedno okienko i były tam te łapki, no nie? No i miałem właśnie losowanie, ja i Treksiu, no nie? Po 50 na głowę. No i złapał je Treksiu, no i to była w sumie nasza jedyna legenda z 2.95 przez cały event, no nie? Teraz wam pokażę tutaj tak, bez legendarny. Czekajcie chwilkę, kumple. Wejdę setkę pod Lambo. No to teraz tak, bicia, jak wyglądały bicia. No cóż. Lecimy, 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 lecimy. I dalej, i dalej, i dalej, i dalej. I dalej, i dalej. No tutaj, tutaj był całkiem lot, całkiem, no wam powiem, ale... Patrzcie, no po 3 unikaty, no same unikaty. Tutaj na 100% była szansa na legendę zaniżona, no nie ma innej opcji po prostu. Czekajcie, kogo tu w ogóle mamy w grupie? Dwa razy maga, dwa razy pala. Teraz będziemy bić kumple. Jest jeden mag na pewno, widzę. Jeden mag jest tylko. Kurde. Jest dwóch magów? No to spoko. Dobra, kumple. Potem wam pokażę resztę. Pokażę wam resztę jeszcze jak coś. Tylko teraz bijemy sobie Lambo, wiecie? Dajcie chwilę. Czekajcie, czekajcie chwilę. Dobra, tak. Jestem tutaj. Jestem, spoko. Jest dycha, no to wchodzimy w takim razie. Ja wam KB dam przy ścianie jak coś. Chodźcie po ściankę, to wam dam KB. To wam dam KB, kumple. Pokażę wam jeszcze resztę. Ciąg dalszy, zobaczycie. No to po prostu jest dramat. No 103.0 się potem rozkręcił, ale 2.95 to... Kumple, jednej łapki brakuje do 300. Może jakieś bicie arcymaga? Chciałbym, no ale niestety. Niestety, ale brakuje jednego maga, wiesz, żeby bić. Kto opuścił? Mamy tak, jeden mag, drugi mag, dwóch magów. Jeden pal, dwóch palu. Dobra, no to co w 9? Surazę, tak? Czekajcie, muszę tylko planowicza do tej grupy. Martki. Będzie Zorin i tak dalej. Znaczy Zorin może nie, ale Furion będzie. Jeszcze postaram się przed Redem przynajmniej wyrobić. Mam nadzieję, że planowicze tutaj się raz dwa uwiną. Czekajcie, muszę go dodać. Dbaj szybko, kumpel, bo nie ma czasu. Szybko, bo jeszcze muszę Furiona zbić, a mamy mało czasu. Jak mam Lambo, wyrobimy się przynajmniej w 10 minut, no to w sam raz będzie. Tepnę na władców i sprawdzimy się, no nie? Na Redzie nie będę aż takiego ryzyka podejmować, jeśli chodzi o solowanie właśnie z Sybirii i tak dalej, bo to jest naprawdę kumple głupie. Zresztą, kto pamięta, jak solowałem Sybilę na moim łowcy, no nie? I mnie Matus dobił, no to dobrze wie, o co mi chodzi. Więc nie będę aż tak głupiego ryzyka podejmował. Dobra, wszyscy gotowi? Jesteście gotowi, kumple? Siema Cheetos, siema Xaloran. Tytuł muzyczki, co teraz leci z Colin?
poczekaj chwilę. Wszyscy? Ja to biorę. To muszę zmienić, bo tutaj akurat są prawa. Poprzednia nutka już ci wysyła, mordeczko, wiesz? Czekajcie. Trzymaj tutaj na czacie, misiu. A ja muszę trochę playlistę moją przewinąć. Dobra, nie leci tutaj nutka jakaś, spoko, a my lecimy szybko, ale nie, kumple, nie opóźniajcie, raz, dwa lecimy z tym. Raz, dwa, jak chcecie jeszcze, żeby coś fajnego było na live, kumple, to musimy się naprawdę sprężyć. Wujku, czuję się opluty, daj dzisiaj, teraz donate, wcześniej wiadomości na czacie. Co jest, myszu, siema, myszu, znaczy nie, bo ja wiesz o co chodzi, ja nie czytałem czatu przez chwilę, bo ja ten, pokazywałem widzom loty. Takie małe podsumowanie eventu zrobiłem, wiesz? I pokazywałem po prostu zdobycze, jakie były z herosów, no nie? Dlatego już wszystko czytam. Co tam, myszka, w ogóle słychać? Czekaj, już tam oglądam wszystko. Skolin, u mnie słońce, ale wstawać się nie chce przy niedzieli, a jutro trzeba wstać po 6, bo o 8 pociąg do Bawki na meczyk jedziesz. O kurde, to pewnie się tam spikniesz z Ganikusem, z Bartkiem i zresztą, co? Dzięki, dzięki za piątkę, naprawdę, kumplu. Nie, bo chodzi o to, że ja nie czytam czatu, bo te loty pokazywałem widzę. I tak jeszcze nawet nie skończyłem tego pokazywać, no nie? Może teraz przygotuję lepiej się, żeby wam pokazać ubicie i tak dalej. Dobra, kumple, to tak, loty zaraz wam jeszcze pokażę. Co do ubić, to mamy tak. Kurde, dajcie mu zaraz leka, kumple. Co do lotów, to mamy tak. Jak widać, się nalegę na 295. Wing long. Łącznie mamy tak. Tu jest 12. 135 i tam chyba były 2. 137 ubić Queen Klonga, czyli Herosa 295 wakacyjnego, jedna legenda, na resztę lotów no to wam pokazywałem, czyli dramat. Teraz tak, 130 się nazywała jak? Xuan Wu, tu jest tak, 5. Sierpień to jest 254, czyli mamy 259 ubić kumple. 259 i tutaj jeszcze 21, to mamy 280 ubić, 130 łącznie, 130 ubić, 130, ile? 280 ubić, 130 i mamy, czekajcie ile? Dajcie lek na family. 280 ubić, 130 i teraz loty wam pokażę. Jest legendarny, a reszta no to też, chcemy zobaczyć za chwilę. To się przygotuje trochę lepiej. ubić. Teraz tak, Xuan Wu, filtruj legendarne, to wam pokazuje wszystkie legendy. Nie było ich za dużo, jak na 280 ubić to jest po prostu dramat, mi się wydaje. Ale pokażę wam misie, czekajcie. Dobra, bąka tutaj ładuje jakiegoś mocnego. Żeby pasował przerwać. 280, a loty kumple, jak się prezentują? No to tak w sumie. Czekajcie. O! Tu mamy wszystkie loty legendarne ze 130. 280 ubić. Tutaj jeszcze jeden jest na samym dole, no nie? 280 ubić. A teraz tak, patrzcie ile unikatów. W ogóle zaraz wam pokażę, patrzcie w jakim składzie biliśmy. Po 10 osób biliśmy nawet nieraz, no nie? I patrzcie, i same unikaty, no to jest po prostu dramat. Patrzcie, znowu dycha. Dwa uni hero, no nie? Gdzie tu jeszcze mamy jakąś dychę? O, 8, jedno hero.
Na początku eventu to biliśmy non-stop składem arcymak, no nie? Non-stop, na okrągło. Cały czas, przynajmniej 6 ponad, no nie? No przepaść jakaś, po prostu przepaść, patrzcie. Znowu 6, 6, 9. Tutaj, o, tutaj właśnie były te bicia, gdzie biliśmy takim już większym składem, no nie? Dobra, nieważne. Trudno, no tak to wygląda, kumple, niestety, no co zrobimy, no nic. Beznadziejny event, no ale trudno się mówi. Siema Hery, siema Sarki. Ile łapek ogólnie poszło z 295? Jedna dla nas. Losarenci zdobył jedną chyba, albo dwie, nie pamiętam, ale wiem, że na pewno Losarenci ma jedną, no nie? Jedną parę, bo pokazywał na forum. I ktoś powiedział, że niby ma jeszcze jedną, tą samą, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Ale wiem, że na pewno dwie są. Na pewno dwie. Magpal, dwie na pewno. No i niewykluczone, że też trzecia. No. Co z pazurka poszło? Hero na pala broń mordkoresz z Colin. Siemka wujku, co tam ciekawego? Byłeś dzisiaj? Siema Zodynka. Nie, dzisiaj nie byłem, nie byłem. Jeszcze nie byłem. Z Colin nam sypał tylko legi, magtrop, a to syf. No, a nam widzisz co, no. Po 8, po 10 nieraz się biło i unikaty jakieś tam mierne. No słabo bardzo, słabo kumple, no. Powiem wam. Słabo, słabo. Dobra. I co? Nic ciekawego. Dobra, lecimy szybko tego Furiona chyba spróbować. Chcecie czy nie? To musimy 350 łapek bić, jeśli bardzo chcecie. Jeśli wam zależy, bo jak mówię, 10 bić i 3 ucieczki mi na nim poszły. Takie miałem pechowe walki, kumple. Więc to musicie pokazać, że chcecie. Musicie mnie przekonać jakoś, widzowie. Dobra, dzięki za bitkę, kumple. Teraz tak, jeszcze grubą sobie może pykniemy szybko, jak będzie stała. Gdzieś tutaj może. Ale z góry mówię, chujona nie będzie. Nawet teraz, bo ktoś go oczywiście może wybić. Ja go na redzie solować nie będę. To najwyżej wam odpalę live'a innym razem, z rana. I wtedy wam pokażę. Bo ja na redzie naprawdę nie mam zamiaru ryzykować. Po redach oczywiście latać mogę. Ale dwójki takie, które właśnie trzeba bić między innymi naturowej, no to no nie będę aż tak ryzykował, wiecie. Dobra, mamy jeszcze trochę czasu. Podlecę na Venra, bo Venra ma z respi za około minutę. I mamy tutaj błoga 22 minuty. Kijowo trochę, kijowo, kijowo. Mógłbym jeszcze raz pak ataką zrobić. Bo z błogiem na lot na pewno bić nie będę Furiona, bo pójdzie mi ciężko. To już wiem na pewno. Wiem, więc przydałby się jakiś lekiem może z życiem. Ostatnio biłem w sumie z tym. Nie wygląda aż tak źle. Ile mam w ogóle uniku? 11%. Przydałby się jakieś życie, wiecie? No dobra, najwyżej tesy ubiorę. I tak mi nie zależy, mam jeszcze dużo tych oślepień. Taki z tym. Ale to będzie tylko Furion, kumple. Zorina se odpuścimy. Jak coś, wiecie? Dobra, to się wyrespi. Robię sobie tu kółeczko. Zarobimy może trochę coś. Skoli. Wiem, że nie ma miejsca na 184. Wiem. Kurde, no normalnie powiem wam, czuję się trochę zestresowany, bo tak jednak poza streamem to to jest zupełnie inne uczucie, mniejsza presja, a tak to tutaj wiecie, coś nie ten i co? Śmierć. Mordo, sprawdzisz? Sprawdzisz, jak długo cię subuję? Nie mogę tak sprawdzić. Chyba, że powiedzmy masz, nie wiem, 3000 subów albo coś, to wtedy raz, dwa wchodzę, sortuj według chyba najpopularniejszy czy coś takiego. No po prostu chodzi o liczbę, no nie? Że czy masz więcej subów, tym łatwiej się wyszukać. No i wtedy mogę bezproblemowo sprawdzić, no nie? A tak to nie wiadomo, gdzie możesz być. No a jako już mam 14,5 tysiąca. O, dzięki w ogóle, że mamy już 500. Dzięki, kumple. Hany, Temp i Ronaldo. Dzięki, asupki, kumple. Dzięki za 14,5. No to będę pewnie cię długo szukać.
jeśli już. Co to za nuta, Skolin? Tej nuty nie znasz. To chyba młodym widzem jesteś jeszcze. Ogólnie... wykonawca tej piosenki nie żyje. Tak coś. Ten brother Stefan odszedł. A ta piosenka to był kiedyś hicior. Dosłownie wszędzie leciał. Wszędzie. Siema Jeko. Opening Pazura. Resp Katakum, bo zarabialiśmy z widzami. Mam Lambo, na razie to tyle. No i pokazywałem też w sumie loty, no nie? Widzą moim. Kiszo, dzięki Asobka, kumplu. Piątka i witam w rodzinie. Dobra, widzowie, to co? Robimy solubencji? Sfurionencji? Siemka Grubiorzy, mój ulubiony, siema Grzegorz, siema mordeczko, siema mój stary widz, Skolin. Cześć Viper, Skolin, jaki jest najlepszy motyw? Najlepszy jest ten, moim zdaniem, czyli Night Margo. Ale to jest po prostu kwestia gustu, nie? Moim zdaniem jest najlepszy taki czarny, ja ogólnie lubię bardzo czarny kolor kumpie, naprawdę, nie? Ja nawet często się na czarno ubieram, i buty czarne, i spodnie, i bluza jakaś, albo chociaż taka ciemniejsza. Dobra. Widzowie, lecimy z tym, moje skarbeńki. Siema Byku, witam Cię Mikołaj Nowicki. Kiedy skończyłeś bić 300 poziom? 300 poziom biłem tydzień temu na live'iku. Powtórkę znajdziesz na kanale oczywiście. A, bo ja tego zdjąć nie mogę teraz. Kurde, dobra, widzowie, robimy jeszcze jedną akcję. Wiecie jaką? No zapomniałem, faktycznie zapomniałem o tym, że nie mogę. Jedną szybką akcję musimy zrobić, widzowie. I tu naszego starego tutaj przyjaciela dobrego. No może aż taki stary nie jest akurat. Żeby mi to wziął w cholerę. I teraz możemy lecieć chyba, co? Czekaj, nie bij go. Ja go muszę solo szybko. Witam cię kumplu, witam cię Lintao. Kurde no. Ja muszę teraz Nires. Bo zaraz będzie czerwona. To ja nie mogę tak, bo to będzie naturowe bicie. Dobra, dzięki. Dobra, kumple, szybko, ile łapek mamy? Mamy już tam chociaż 400. Ostatnio biłem z gorszym bogiem, zobaczymy jak teraz pójdzie. Wszystko się zgadza. Dobra, wujek kontra wujek. Jak będę miał lepszą broń tylko, kumple, to wierzcie mi, że to będzie po prostu bajka, no nie? Lepsza broń i będzie po prostu bajeczka. To jest to, że ja widzicie panca nie niszczę kumple, no nie? I to jest to. A, widzowie tutaj oglądają uważnie. Widzę, że jest cisza na czacie teraz. Możecie chociaż mi serduszko wysłać. Jako oznaka, że mnie kochacie. No bo nie wiem, nie lubicie, nie wiem. No nie no, teoretycznie Zorina by szło. Kumple, ale to nie wiem, nie wiem. Teoretycznie by szło Zorina, no teoretycznie. Z takim bu... Ale to muszę broń mieć lepszą, muszę mieć broń, kumple. Jak będę miał lepszą broń... Jak będę miał lepszą broń, kumple... To najwyżej może spróbuję Zorina, dobra? Chociaż nie wiem, Zorin jest posrany, on ma... 40 SA, gdzie mam 23, jakbym miał lepszą broń, to miałbym gdzieś koło 25 może. A, widzowie, udało się. Yeah, fuck it, easy. Dobra, lecimy może, wiecie gdzie? Na kumple... Reszty władców sobie nie zbijemy.
bo są bici, ale skoczymy sobie, wiecie, gdzie może na triadę i musimy smoka doszukać do końca też na pewno. Na pewno też do końca musimy smoka doszukać, wiecie, bo w sumie jedną mapkę sprawdziliśmy i trzeba będzie teraz drugą, wiecie, i seta możemy też tam na wyżep skoczyć później, kumple. Dobra, ja sobie teraz odpalę ranki tutaj może. Tam leci ranki, niech mi się odświeża, żebym wiedział, kto gra. Już mamy godzinę śmierci, widzowie, to już nie jest... Wujku, nie Bizorina, on cię ma na jedno kombo, nie ma co ryzykować. No nie wiem, bo pod Zorina bym akurat po pierwsze ubrał lepszą tarczę, więc miałbym na pewno dużo leka turowego. Miałbym nawet koło 5K, wydaje mi się. Zaraz wam powiem. No dobra, może nie. Ale sęk w tym, że... Z Zorinem jest taka sprawa, że faktycznie on na kombo może by nie miał. Chociaż może nie do końca, bo po pierwsze mam dwa razy EFO, mam krytyczną. Jak mi dojdzie w sumie broń, to będę też miał troszkę więcej SA. Jak mi oczywiście dojdzie. Kurde, nie wiem, może faktycznie macie rację i to jest ryzyko trochę, kumple. Może faktycznie odpuszczę tego Zorina, bo jak mi wykombi, to może być naprawdę lipa. Kurde, na eksperymentalach bym przetestował może, a to by musiał tam dolecieć. No i na eksperymentalu też nie ma jeszcze tej czapki dodanej w sumie, no nie? Skillowo, dobra, skoczymy zresztą szybko na seta, wiecie? No i potem musimy smoka doszukać do końca. Dzięki tam, Nires, dzięki oczywiście, że mi dałeś tą bitkę. Nires tam już coś mówił, what? Skoli? Mówiłeś wcześniej? No ja chciałem wcześniej, no ale widzisz, no zapomniałem, że te błogo właśnie na lot jest niezdejmowalny, no i musiałem iść do Lido, no nie, żeby mi je zabrał. Siema Skoli, na jakim serwie warto teraz zaczynać? Łączut, witam cię, kumplu, no jakim? W sumie chyba na każdym, no. Każdy świat rządzi się własnymi prawami, wiesz? Więc tam, gdzie zaczniesz grać, tam, gdzie poznasz swoich pierwszych znajomych, no to uwierz mi, że jak poznasz naprawdę odpowiednich ludzi, to będziesz zadowolony i to bardzo. Wiesz? Nie wiem, jaki serwer mógłbym ci polecić. Wydaje mi się, że każdy jest dobry na swój sposób. No. Ja osobiście bardzo lubię grać na Berufsie, no ale na tym serwerze możesz mi naprawdę ciężko. Szczególnie jak nie grasz zbyt dużo w Margonem, bo jesteś początkującym właśnie graczem. No bo tutaj po śmierci masz pierwszy poziom, dlatego ten serwer ci już odradza na początku, wiesz? Skolina, privie, Zorina, dropa full leki, 310 razy koło potrafi, ale bo trop nie ma redukcji ogłuszeń, dlatego chodzi o to, że trop po pierwsze ma mało panca, po drugie SA ma też różne i po trzecie nie ma redukcji, a pal chodzi o to, że po pierwsze mam pala puszkę, kumplu, a po drugie mam tą redukcję, dlatego to właśnie sęk w tym, no nie? Że trop nie ma tej redukcji i trop ogólnie, trop zawsze będzie miał i ma problemy z tancami. To jest normalna sprawa, kumplu. Wiesz? Tak samo wyobraź sobie, że na Berufsie w roku bodajże 2.16, no nie? Wyobraź sobie, że 2.88 pala poskładał kot. Kot, normalnie Heroes go poskładał. Wiesz, kumplu, jak? No bo pal wtedy nie miał redukcji właśnie tych ogłuszeń i tego. Dlatego wiesz. Dobra, musimy smoka poszukać, kumple, do końca. To przechodzimy w takim razie mapę lewo, bo tutaj już byliśmy przed chwilą. 14 500, no dziękuję, moje skarbeńki, dzięki, kumple, a jesteście naprawdę widzowie. Czasami jesteście fajnymi widzami, a czasami mam was dosyć, bo się nie staracie. No dzięki, mordeczki, dzięki na wsparcie, doceniam mega. 14 500, jeszcze 500 subów i będzie giveaway dla was, będzie fajny giveaway. Być może dłuższy stream, zobaczymy, ale będą paysefy, może uda się jakieś zapki załatwić też na priwa, zobaczymy, ale dziękuję, kumple, dla mnie to wiele znaczy, bo tak tylko przypomnę, że zaczynałem streamować w roku 2017, no nie, jako iż Margonem może nie jest jakąś mega powiedzmy znaną grą na YouTubie, to dzięki właśnie wam, dzięki właśnie waszemu wsparciu udało mi się, kumple, zbić. Tak naprawdę ja wtedy miałem, jak zaczynałem, 700 subskrypcji być może. I przez 2 lata udało mi się zbić prawie 14. To naprawdę bardzo, bardzo dobry gest. Dużo to dla mnie znaczy i dziękuję, kumple, że jesteście ze mną.
Siema Skolin, siema myślę. Skolin, jakie masz ramki? Parysa ma, wiesz? Już ci je pokazuję. Ramki itemów i tu masz Parysa. Z prawej strony, wiesz? Kawałek od góry. Dzięki, Kuba Przewoźny, za słupka kumplu. Witam cię w bractwie Skolina. Jaki dodatek na szybsze przechodzenie? No to jest bot na szybsze przechodzenie, wiesz? Korzystam z bota na szybsze przechodzenie. Nie, tak serio? Wpisz sobie w Google Revo dodatki Margonem i tam znajdziesz, wiesz? Instalujesz przez Tampera, potem odpalasz, wyskakuje ci takie coś. Revo ci się pokazuje w prawym dolnym rogu przeglądarki, odpalasz. No i tu masz dodatki i jak widzisz, szybsze przechodzenie Adivirka, nie? Z tego Revo. No i z tego właśnie korzystam. Patryka też, no ja wiem o tym bazetu, ja wiem. Dlatego Gadżet i jakaś tam wielkie słupki, Mordki i piąteczkę zaraz. Witam bratkę z Kolina. Z Kolin, a ten rapik to tak cicho, żeby mama nie słyszała, nie, nie. Ja ogólnie powiem, że ja mam problem z gardłem, nie? Ja powinienem iść do lekarza, ale ja mam taki problem, że mnie ciągle coś drapie. I ja na przykład jak podnoszę głos, jak mówię głośno, to mnie strasznie gardło boli. Zaczynam kaszleć wręcz, no nie? Dlatego nawet teraz jak z wami gadam, kumple, nie wiem jak się mnie słucha, w sensie jak głośno, ale nawet jak teraz z wami gadam, to ja wcale głosu nie unoszę, naprawdę mówię cicho, naprawdę. A kto jeszcze z was rapu nie słyszał, to mogę wam puścić, bo ogólnie widzowie, planuję dla was tworzyć nutkę. Nutkę, ale tam jeszcze potrzebuję trochę pomocy łowcy Jakuba przy tym. Ale planuję dla was nutkę złożyć. Wczoraj już na chwilę trochę wróciłem, mały urywek, ale jeszcze jest do poprawy ta nutka. To był po prostu taki test, żeby zobaczyć wasze zdanie, no nie? Czy wam się podoba, czy jest bekowo i tak dalej. Ogólnie nutka będzie stworzona humorystycznie. Bo to po prostu, żeby się pośmiał, tak? Że ja tam śpiewam, wujek, widzowie, łapki i tak dalej. No to jest oczywiście humorystycznie, kumple. Ale to jest do poprawy, no nie? Jakiś czas temu wam mówiłem, bo pytaliście, a kiedy nowa nutka z Jakubem, no nie? No to myślę, że może widzę coś tutaj zrobię. W przyszłości, ale coś wam tu zrobię. No i tak wczoraj w sumie wypiłem sobie jednego żubra. Myślę, kurde, nudzi mi się. Jakoś wczoraj na streama za bardzo ochoty nie miałem. Myślę, pośpiewam trochę, no nie? No i tak w 5 minut udało mi się właśnie tutaj i beat, w sensie instrumental i pobrać. No i tak myślę, dobra, odpalę notatnik, napiszę tam parę wersów, zobaczę jak to się przyjmie. No. Siema, siema zdanie, siema Jakis. Chcecie? Nie miałem skończyć jak bije 300? No miałem skończyć, w sumie miałem skończyć, ale wiesz co, nie skończyłem? Bo ci wariaci, których widzisz teraz na live, jest ich prawie 400, ci wariaci mnie przekonali do tego, żebym nie kończył. Dlatego dzięki nim jeszcze zostaję. Ale nie ukrywam, kumple. Jak nie ma eventów, to jest naprawdę nuda jak cholera. Jak nie ma eventów, to prawda jest taka, że nie ma zbytnio co robić na mnie. Dlatego mam też mniejsze chęci. No ale dzięki tym wariatom postanowiłem, że zostaję jeszcze. Nie wiem na jak długo, ale jeszcze zostanę trochę. W tej nutce wczoraj się to pod koniec rytmu. No wiem, bo to mówię ci, to już było ogólnie wklejane. W sensie nagrałem tam chwilę, no nie, gdzie naprawdę wchodziłem w beat całkiem spoko, a potem to już tak, wiesz, jakby, no nie czułem tego, nie czułem tego i to po prostu już było wycinane, no nie, no nowo nagrywane i wiesz. Dlaczego brałem Hell's Hector, żeby być większą puszką, że w razie był, jakby mnie ktoś złapał na redzie albo coś, no to żeby miał większą szansę przeżycia, wiesz, podwójna fizyczna, blok tu jest. Tym przecież tarczę mam też właśnie typowo po dystansowcu. Tam chyba więcej żubrów. Nie, no jeden był, naprawdę jeden. Ja ogólnie jakoś nie wiem, ale nie wiem czy to przez tą pogodę, bo powiem wam, że jak się zrobiło chłodno kumple, to jakoś i smaka nie ma za bardzo na piwo, bez kitu. Jedno piwko tak przynajmniej na piątek, na sobotę, na niedzielę po jednym może góra gdzieś dwa, ale muszę też o siebie dbać, bo powiem wam, że trochę sylwetka, no trochę grubszy się zrobiłem, kumple, no nie ma co ukrywać, troszkę przytyłem. Więc no. No
I staty też ma lepsze niż ta dębkowa jednak, wiecie. Tą dębkową to ja w ogóle chciałem pożyczyć Jankowi. On ma nikawis na Werufsie, no nie? Ale nie ma za bardzo kasy na odwiązanie, wiecie. A dębka za chwilę też poszukamy, tak w ogóle swoją drogą. To już jest na chwilkę mordki. Wypłata czy wpadła z koli? Wypłata będzie dopiero 10, czyli we wtorek, wiesz? Jutro w ogóle mam fajny dzień, bo jutro mam szkolenie PHP z jakiejś tam stacji ratowniczej, więc jutro fajnie. Nie będę musiał zjeżdżać na dół, tylko po prostu będę tam siedział w pomieszczeniu, no i będę szkolony, wiecie? Więc liczę, że trochę prędzej skończę niż przed 14. Najlepiej jakby tak gdzieś koło 10 już był koniec, to piękna sprawa. Wracam o 10 kumple i mam większość dnia dla siebie jeszcze, no nie? Dobra. Wajnera za 3 minuty. Na Wajnera możemy na razie podbić w sumie. Jak za 3 minuty ma rest, no i to możemy w sumie podbić. Poczekamy tam chwilkę kumple, potem Driadę obskoczymy jeszcze i następnie polecimy sobie na poszukiwania dębka. Damian Stasia, dzięki subka i piątka. Witam cię w Bractwie Skolina. Skolin, ja to nie ma smaku buja, co się dzieje? No nie wiem, bo przez pogodę, no jak jest, jak są wakacje też, w sensie może nie tyle wakacje, to po prostu jak jest ciepła pogoda, fajna, no to wtedy też bardziej chce się pić, kupię. Chodzi ogólnie o płyny, nie? No i wtedy można powiedzieć, że piwo jest traktowane powiedzmy jak woda. Nie no, że przesadziłem trochę, no ale inaczej to smakuje po prostu, no. Skolin, ja nie wiem, ale weszło mi w nawyk piwko po pracy, coś pięknego, no nie wiem czy coś pięknego. Ja bym powiedział raczej coś przykrego, bo kasę na tym tracisz, kumplu. Bebrzę ci rośnie. Jutro live'ik? Jutro nie wiem, a czemu pytasz? Jutro nie wiem, czy będzie live'ik. Ja tak bardziej na weekendy lubię widzom postreamować. Jakiś piątek, sobota, może niedziela. Szukam w ogóle też nowych pomysłów na streamy, żeby było co robić. Więc dlatego przypuszczam, że dobiję mojego może tropka, nie wiem czy w tym tygodniu, ale na tego właśnie Regulusa, zmienię go na maga. I będę starał się ponownie ogarnąć widzów na bicie właśnie Regulusa, no nie? Żebyśmy mogli klepać sobie. Dobra, za ile Wajnera ma być? I za minutę 30 około. Za ten czas przyloguję tylko szybko kumple i zbiję grubą, wiecie? Wajnera, a potem lecimy za dębkiem. Dębek w ogóle jak się ostatnio rozszalał. Dębek to ostatnio chyba w ciągu, nie wiem, 3 tygodni? Dwóch nawet, 2 tygodni chyba w ciągu. Wyobraźcie sobie, że dał 3 legendy aż. 2 razy czapa na łowce i raz na tropa, no nie? Zawada tam łapał, bez kitu, no. Się rozszalał też. Mam auto TP, kumplu, mam auto TP i na Werufsie ma praktycznie każdy. Nedrokulusa bym pewnie ubił, bo już kiedyś na live z widzami biłem, nawet jeszcze jak miałem chyba 2.90 level. Ale już jest taka godzina, że niestety kumplu nie mogę, wiesz? Bo każda walka turowa, która oczywiście jest dłuższa, jeszcze na czerwonej mapie, wiąże się z ryzykiem, że ktoś podleci mi autodobijarką walnie, wiesz? I na Sybilii już miałem taką sytuację, jak jeszcze miałem mojego łowcę, dlatego jeśli mamy już bawić się, to tylko na żółtej mapie, kumple, wiecie? Tylko na żółtej, wiecie? No, ale dendro powinien pójść raczej spoko, wydaje mi się. No co ja tam, tarczę bym sobie zmienił na wyżej odpy na trutę trochę. Na 2.60 ze smoka chyba, nawet ją gdzieś mam. Broń bym potrzebował na 300 z jakimś niszczeniem panca. Gruto niszczenie panca, żeby miał, jak będę miał dobre niszczenie panca, to powinno mi pójść raz, dwa, no nie? Łatwiutko raczej. Dawaj na live jakieś horrory, a wiecie co? Powiem wam, że ja nad tym kiedyś myślałem. Bardzo chętnie chciałbym wam zrobić streama, gdzie po prostu byśmy wspólnie z widzami oglądali horror, no nie? I komentowali na przykład, no nie? Ale to jest taki minus, że to bym musiał prędzej na Twitchu, kumple. Na Twitchu, bo na YouTubie to bym bana wyłapał, a ja nie chcę. Tak się składa, że na YouTubie mam akurat czystą kartę. Nie mam ani jednego bana, nic. Więc nie chciałbym, wiecie? Na Twitchu mógłbym z kolei. Tylko, że kurde, na Twitchu nie wiem też, kto by z was był, no. Ale horrory, fajna sprawa, no. Ja mam na tyle waluty, żeby cię na orbicie
Znaczy się, mi nie zależy na zapku na priv. Mi zależy, żeby widzowie mieli zapka na priv, wiesz? To już prędzej, no nie? Bo ja na przykład dostałem teraz zapka na Hypnos. Chyba nawet założę tam postkę. Tak na chwilę tam pogadać z Hamską co i jak. No ale jakbym chciał, to bym miał na Rekros, na Hypnos, na Deimos być może. Więc nie zależy za bardzo na grze na privka, wiecie? Ja bardziej chcę, żeby widzowie moi grali. To jeśli chodzi o giveaway'a, to żeby po prostu oni tam sobie grali i pykali powoli. Witam Cię, jak Muchacha Mordo, siema. Gra horror. Powiem Wam, że ostatnio Isamu oglądam, nie? Isamu jak grał w Until Dawn, to już prawie skończyłem to oglądać całe. Tam chyba jestem na 10 odcinku. Teraz zaczął grać w The Last of Us, też fajna gierka. Także fajne są takie gierki, nie powiem, no. Jak jest fajna fabuła, to tak to wciąga kumple. Ostatnio, no, ogląda mój samo. Fajnie, on ma takie reakcje w ogóle śmieszne, no nie? Nogi gdzieś do góry, wydziera się na cały pokój. Taki wystraszony. Gierkę jest, żebym ja pograł widzowie. A jaką byście chcieli może gierkę, żebym ja odpalił taką horror na stream, co? Albo odcinek może, horror gra. Bana byś nie dostał, ale by ci live'a wywaliło. Siema Gabsiu, siema. No właśnie, no właśnie, no. No właśnie, bo to jednak prawa, no nie? Kumple, 400 łapek prawie mamy i 400 osób jest, no damy radę dobić. Bo jak nie damy radę dobić, to zaraz odpalam maszynę i strzelam was. Dobra, skoczymy teraz na driadę, potem dendromortki. Potem co? A potem może będziemy ekspić już powoli mojego tropka. Zobaczymy. Oj, driady nie ma. Co jest z driadą? Gdzie ona się podziała? Czekajcie, jest tutaj gdzieś może na tym. A, driada, dobra, bo ja ją wybiłem. Driada będzie za 2 minuty. Kumple, czekamy 2 minuty albo nie czekamy, co? Chcecie poczekać 2 minutki, aż respnie, czy lecimy od razu tempka szukać? Decydujcie. PS4 nie mam, nie mam. Mój brat ma. Co byście chcieli? Outlast, dwójka z Colin, Margon. Margonem to nie horror. Horror bardziej Margonem to jest ciocia Ahaya. Nie no, świruje. No Matus gra, zaraz tutaj wpadnie, patrzcie. Matus albo tutaj będzie, albo tu wpadnie, albo będzie na tym, na smoku, na P9 stać. A mi się też raczej tu wpadnie. Tu. No mogę niby poczekaj tam jeszcze chwilkę, kumple. A to Matus będzie raczej smoka bić. Na to wychodzi. Tu. Skolin, ja cię widzę w Skyrimie. Czyli tak, co moje tutaj pociechy sugerują? Bójku Skyrim. Margonem. Gothic. Gothic to ja kojarzę akurat tą gierkę. To mi nie siada. Coś ale takie The Walking Dead może, kumple. Na co Skolin poleci, byś wydać SL? Na co? Szczerze, na kamyki i na torby ewentualnie. My ewentualnie może na powiększenie depo, a tak? Na nic. Bo nie wiem, czy to jest opłacalne. O, no dobra, jeszcze może aktualności są spoko, ale na ten niski poziom niekoniecznie. Ale na przykład aktualności, jak widzisz tutaj, no taki 2.9.1, no nie? To jest zajebista sprawa. Posiadając takie coś, kumplu, taki klucz, i posiadając takie błogo, jak ja tutaj mam, no nie? Po prostu błogo, które ci zwiększa exp. Jesteś w stanie bić 3 poziomy w ciągu, dobra, maksymalnie godziny powiedzmy, no. Z takim czymś. Więc kamyki, torby aktualności i ewentualnie powiększenie depo, jedyny sens. No i kolejne fajne błogo na questy, no nie? Widzisz. O, zaraz będzie. Driada, kumple, 2 łapek brakuje do 400. Siema setki tu. League of Legends, nie, LOL mi się nie podoba. Grałem kiedyś kumple przez chwilę, ale nie leży mi to jakoś. Chcemy Margonem, on liberów, i emocje. Będą jakbyś uciekał, żeby cię nie zdetali. Będziemy byku z tobą przeżywać. Ja mam nadzieję, że mnie nikt nie zdeda, no. Chociaż, no nie ukrywam, mam czasami problemy z internetem. Nawet bym powiedział, że trochę zbyt bardzo często. Pieprzony rybnet. Jak w kumple pójdę na swoje mieszkanko, to wtedy światło wody i nie będzie żadnego problemu, no nie? Światło wody są ogarne i będzie spoko.
już się nie mogę doczekać, jak pójdę na swój, no nie? Jak zaproszę jakiegoś widza na domóweczkę albo coś. Przede wszystkim ekipkę z Warszawy też, obiecałem Bartek i tak dalej. Ale będzie fajnie. Ja się już nie mogę doczekać, no. Własne mieszkanie, kumple. Ja tam chcę ogólnie zrobić altankę u mnie, bo mam takie moje podwórko. Altankę, grilla też z widzami jakiegoś, ze znajomymi na przykład z kopalni, no. Kurde, lele. Siema lektor, skąd właśnie światłowody są, no dlaczego najgorsze? Proszę wymienić mi przynajmniej dwa powody widzu. Jak mi ich nie wymienisz, to ci nie uwierzę. Skoliny, idź na dendro, no ja nie będę go bił, ja mówiłem, że tylko na żółtej mapie, kumple. Jak już mamy ryzykować jakąś Sybilę, dendro albo coś, to na żółtej mapie, a na czerwonej to naprawdę to nie jest dobra opcja. Ja wiem, że wy byście chcieli, bo się może wiele dziać, ale uwierzcie mi, że na tym mogę stracić poziom nawet. Wystarczy tylko losarencji albo zawada, auto dobijarka jest po mnie, no ja nic nie zrobię w takiej chwili, no nie? Jest i on, witaj Sebastian Broda. Skolinszor. No, ale w końcu będę mógł też koleżankę zaprosić, kumple jakąś. Bo tutaj u mnie to jest... A. Wiecie, kiedy ostatni raz kogoś zaprosiłem do mnie, kumple? Tutaj do domu. To były moje, nie wiem, 12 urodziny czy 10. No. Także wiecie, no. A tak to ewentualnie kogoś zapraszałem, ale to tak pokryjomo, jak na przykład ojczyma nie było, no nie na chwilę, dosłownie na chwilę. Na lekko. Pakiet luz 20% i często padają. To jest jeden powód. Proszę mieć mi widzu kolejny powód, to ci uwierzę. Biurko to też, ale to do nowego mieszkania, bo tutaj nie ma sensu na razie się rozkładać, wiesz? To biurko mi akurat wkurza, no nie powiem, bo jest niewygodne. No ale kumple, no zrozumcie, że no nie ma tutaj sensu po prostu się rozkładać i potem wiecie, po prostu no jak już będę zamawiał jakiś samochód, coś ale no z przeprowadzkami taki, że po prostu będę potrzebował większy samochód, żeby rzeczy pozabierać, to wiecie o co chodzi, znowu to target tutaj stąd wynosić albo rozbierać, to nie ma sensu, na razie niech jest jak jest. Pójdę do siebie, to wtedy będę mógł na spokojnie meblować się, no nie? I tak dalej. ...400 łapek mamy, no widzę, no widzowie, to dzisiaj chyba im się podoba live'ik. Ciągle tutaj moi słuchacze są, stała liczba, 300, tak 70, to troszkę skacze, cieszy mnie to bardzo, naprawdę kumple, wiem, że czasami mnie nie lubicie za to, że coś głupiego zrobię albo powiem, wiem, macie powód, ale kumple, fajnie, że jesteście. Doceniam, naprawdę doceniam waszą obecność tutaj. No. Super sprawa, no. Młoda godzinka. Dobra, to teraz pytań do widzów. Który z widzów miał wczoraj tak ciężki dzień, że teraz umiera przez kaca? Kto? Siema Marcin, Oculus, witam kumplu. Skolin, ale dendro to mapa bez przewagi, ziomuś. No tak. Mapa bez przewagi, ale wystarczy tylko losarencji, mistrzostwo ze spaczeniem. No i potem wystarczy tylko co? Używanie ucieczki i dobijanie, używanie ucieczki i dobijanie. A ja wam powiem, że ja tak mogłem załatwić nawet losarenciego. Teraz tak myślę, w kwestii czasu, no nie? Nie wiem, czy widzieliście walkę, kumple. Walkę na moim filmie, gdzie losa miał 38%, a ja miałem procent chyba 63, no nie? I ja miałem wtedy od niego więcej SA. I wyobraźcie sobie, że jak on miałby tak mało zdrowia, no nie? Dobra, jednej rzeczy wam nie mogę powiedzieć, bo o tym akurat nie każdy wie. Lepiej, żeby tak zostało. Ale jest taka ogólnie rzecz. Taka troszkę zbugowana, można powiedzieć. I jak ja bym wtedy używał non-stop ucieczki i dawał X, ucieczki X, no to ja mam więcej SA. To ja wtedy robię podwójny, ciągle podwójny, no nie? I tak myślę, że takim sposobem mógłbym nawet tego tropa załatwić, nawet była wtedy na to szansa. Ale widzicie, to był też stres i tak dalej, emocje. No i... Ale serio, to by mogło wyjść. Naprawdę. Straciłbym co prawda z 5 ucieczek, ale on wtedy mógłby stracić poziom nawet. Skoń, zacząłem pracę na kopalni, jest dobrze. O, a to kiedy, kumplu? Jaki oddział jesteś?
Colin, 18 kumpla. Ja umierałem, ale już nie umiera. A on się pije wodę. Siema strusiu kumplu, parapetówka, obójka. No ja tak ogólnie powiem wam tak. Widzowie, jeśli chodzi o moją personę, ja jestem człowiekiem bardzo w sobie skrytym. Odkryły mnie naprawdę osoby, no jest ich niewielu. Garstka. Przed tymi osobami się może odkryłem. Ale naprawdę jestem bardzo skryty w sobie. Zamknięty też przede wszystkim. Dlatego dzięki wam otworzyłem się trochę, kumple. No i wszystko naprawdę wygląda coraz to lepiej, lepiej. Wiecie? I właśnie takie różne imprezy, albo umie, albo coś, to myślę, że to jest dobra sprawa na jeszcze większe i otworzenie się i też na lepszy kontakt właśnie. Wiecie, no po prostu lepszą przyjaźń, tak? Budowanie więzi. Ten rap zostawić taki shit, o, ale no nie gada. Dobra, zaraz ocenimy z widzami, poczekaj chwilę. Powiem tak, shit może jest, ale kumplu, początek, nie wiem czy jest shitowy, ocen jeszcze raz. I wy też ocencie, bo początek wydaje mi się, że dobrze wyszedł. Wyciszę streamek, robi go wujek, widz to mój ziomek, nie zostawia łapek. Yo, hater to jej ściek, ciągle pluje się, w skoli ma zbyt dobrze, no nejty dostaje. Dobra, do tego momentu nie mów mi, że był shit, bo mi się wydaje, że do tego momentu było całkiem dobrze, no nie? Reszta, o, oczywiście, do poprawy, dobra. Do poprawy, ale no do tego momentu przyznać, że było dobrze, naprawdę. Widzowie, a wy jak ocenicie? Bo do tego momentu mi się wydaje, że było naprawdę dobrze. Dobrze mówię? Nie zabiłbym go tak. Nigdy nie mów nigdy, mordko. Jeśli miałbym ja dobry czas reakcji, jeśli bym wszystko robił naprawdę w ułamku sekundy, to... Do tego momentu było dobrze całkiem, przyznaj. Siema, siema Digger, siema kumplu. Oglądam się z ojcem i mówi, że jest ok. Kto kogo? No kumple. Dobrze? Bez autotuna kumple. To naprawdę, to kumple to... Jak wam to powiedzieć? No to po prostu był pokaz mojej profesji. Widzowie, to był pokaz mojej profesji, tak? Jestem mistrzem profesji, tak? Nazwa bitu... Nie, tytuł by był najwyżej taki. Tytuł by był... Nie zostawia łapek, no nie? To byłby tytuł. Ale musisz z powerem, bo rapujesz jak przez sen. Nie no, to prawda. To prawda, no. Trochę jest taka zamułka, nie powiem. Tytuł nuty, nie no, dajcie tam spokój, Losie, ja tam już tydzień jestem w średniej szkole i z nikim nie gadam, bo mam taki charakter, że jak ktoś nie podejdzie do mnie i nie zagada, to nie będę rozmawiał. No to bardzo źle właśnie. To bardzo źle, bo jak czegoś nie wiesz, albo po prostu, no... Widzisz, że ktoś też stoi sam, no to podbij do ziomka, zagadaj, co tam robisz. No nie wiem, grasz coś ciekawego albo coś i się gadka sama znajduje, wiesz? Właśnie źle, no to nie możesz czekać, wiesz, no to jest taki przykład, jakbyś na przykład, nie wiem, chciał poznać dziewczynę, no to co, ona ci się podoba, ty na nią patrzysz cały czas, no i co, i potem ją piszesz, no ja nie podszedłem jednak, bo czekaj, aż ty podejdziesz, to właśnie nie, kumplu, właśnie chodzi o to, że nie możesz się niczego bać, wiem, że dużo osób ma z tym problem, ale nie można się niczego bać, kumple. Tylko po prostu trzeba się otworzyć, no. Jak się boisz, to się kumplu nie bój. Najwyżej zrobisz coś głupiego, no trudno. Będziecie to albo razem wspominać, albo po prostu wyjesz na głupka, nie? Ale kto pyta, nie błądzi przede wszystkim. I wiesz. Czego się nie bój, no. Fajnie jest potem mieć lepsze, większe znajomości, uwierz mi. Fajna sprawa. Siema Homerek, siemka Skolin, ale nie rozumiem, że jak dajesz ucieczkę, to nie możesz od razu kogoś Jakis, ale tak kiedyś nie było. To dopiero zmienili niedawno. Kiedyś normalnie można było tak. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Bo ja przecież pamiętam, że Setlan jeszcze, a to już było naprawdę dawno, ja użyłem ucieczki i Setlan mnie normalnie dobił od razu, no nie? Jesteś z Koliny King? Z Koliny... Jaki masz motyw? Nightmarko mam. Wujek Verstappen. W ogóle wczoraj, jak ktoś z was oglądał kwalifikacje do formuły... O widzowie, ja wam powiem, nie? Że wczoraj to, co się działo w kwalifikacjach, to po prostu masakra. Ełki, nie wiem, czy mnie słuchasz, czy jesteś. Widziałeś wczoraj to, co się działo? Wyobraźcie sobie, że była gdzieś chyba minuta, 30 parę sekund do końca kwalifikacji, no nie? I wiecie, i kierowcy są na torze. I żeby rozpocząć ostatnie kółko, no to trzeba się oczywiście zmieścić w tym limicie, no nie? I wyobraźcie sobie, kumple, że... dwóch kierowców zdążyło przejechać linię mety i załapać się na kółko pomiarowe, no nie? A reszta, siódemka, bo jeden kierowca wypadł, była czerwona flaga, Kimi Raikkonen wypadł. Siedmiu kierowców się nie załapało, czajcie to? I to po prostu była jakaś kpina, no nie? Ci wyjeżdżają, opony już lekko przetarte, na kółko się oczywiście nie załapali. Dzisiaj będzie ciekawy wyścig całkiem. Tylko szkoda Verstappena, że ostatni będzie startował. Strasznie, strasznie szkoda. Dobra, idziemy teraz tak, mordki. Czekajcie, tu mam tak 5. 5, 2. Na seta bym mógł teoretycznie, tylko ktoś by mnie też... posyłał, by mnie ktoś przywołał może, bo nie mam za bardzo tepeków. W depo raczej też nie znajdę tepeki. Kubica był właśnie 19 chyba. A ostatni jest Max Verstappen. Łukasz Nebu, no. Myślę, że to zaraz Nebu. Zapytam Kondzia może. Dobra, to tak. Gruba. Lecimy na WNR przy okazji. Tutaj widzicie, fajnie sykamek skróciło, no nie? Lena 180 kumple. To mam godzinkę, no i tak fajnie w sumie co godzinkę. Tutaj raz użyję, drugi, trzeci. No i tu już prawie, że jest, no nie? Odnowiony. Jutro znowu poniedziałek i lekcje do 16. A nie maruć, kumplu. Powiem ci tak, póki masz jeszcze szkołę, to się ciesz, naprawdę. Wiem, że właśnie wielu młodych teraz z was ma takie podejście, że no, ja bym chciał zarabiać. Ja już mam dosyć uczenia się, ja bym chciał zarabiać. No, przez spoko kumple, pieniążki są fajne, wiadomo, lepiej jest mieć swoje niż brać od rodziców. Ale zrozumcie, kumple, że szkoła naprawdę to jest fajna rzecz. Nie musicie się niczym martwić, poza tam kartkówkami, sprawdzianami, no ale to wiadomo, że zawsze można to jakoś obejść. Jak jesteście sprytni, to zgapicie od kumpla, to zrobicie z jakąś uniwersalną ściągę i tak dalej, i tak dalej. Owszem, można być cwanym, ale kumple, trzeba też mieć coś w głowie. Czemu? Bo to potem wszystko wychodzi właśnie na maturach i różnych tam egzaminach, na technika i tak dalej, tak? Więc kumple, póki macie szkołę, to naprawdę się cieszcie, bo macie się dobrze, naprawdę macie się dobrze. Bo nie musicie się za bardzo nic martwić, no. Tutaj macie frekwencję określoną. 50% frekwencji macie, kumple, i spoko, i to wam wystarcza, tak? A praca to jest z kolei obowiązek. Tu nie jest wymówka, że o, bo mnie brzuch boli, o, bo zaspałem czy coś, tylko to już jest praca, to jest naprawdę obowiązek, kumple. Tu już musicie się martwić o to, żeby do pracy zdążyć. O to, żeby też niczego głupiego nie zrobić. Cześć Dominik, Ci bo tutaj ucieczkę jakby on dał. No to chyba, że tak, Jakis. Więc widzowie, naprawdę na waszym miejscu, jakbym miał szkołę, to żyć nie umierać jeszcze. Na jedną lekcję się spóźnię albo nie przyjdę, ale pośpię dłużej, no nie. Z jednej lekcji albo z dwóch na przykład pójdę, bo uznam, że nie jest jakaś mega sensowna, czy nie wiem, powiedzmy, nie wiem, zajęcia z wychowawcą, no, gdzie godzinę sobie gadacie, no to wiecie.
Nie chcę mówić WF albo religia, albo na religię powinno się uczęszczać. No chyba, że ktoś wybrał po prostu sobie tak, że no nie chcę na te lekcje uczęszczać, no bo wiadomo, że każdy jest też innego wyznania i tak dalej. No WF to jest zdrowie, więc na WF się powinno kumple. Chyba, że tam raz na jakiś czas powiedzmy, jak coś ten, to... Czasem można, wiecie, tam odpuścić. Ale... Szkoła, widzowie, to jest szkoła. Szkoła to jest szkoła i póki ją jeszcze macie, to... To jest naprawdę jeden z najlepszych okresów w waszym życiu. Właśnie szkoła. Znajomych, poznać nowych, dziewczynę może imprezować. Prawko sobie też zróbcie, jak się uczycie, bo to naprawdę, uwierzcie mi, że jak zrobicie prawko podczas właśnie nauki, to wyjdziecie na lepsze. Bo ja na przykład jak robiłem już potem prawko, po zakończeniu szkoły i jeszcze zacząłem pracować, to wracając z pracy naprawdę nie miałem na nic siły kumple i mi się to dłużyło. A jak wy sobie zrobicie to teraz raz, dwa, kiedy się jeszcze uczycie, to naprawdę lepiej mi to szybciej z głowy, wiecie. Na siłkę czy chodzę? Na siłkę nie chodzę, ale na tym myślałem ostatnio. Myślałem na tym ostatnio, no, faktycznie. Ale to bym musiał mieć treningi przynajmniej gdzieś 3 razy w tygodniu, nie codziennie, bo bym się zajechał, jeszcze praca fizyczna. Tylko właśnie 3 razy w tygodniu, gdzieś powiedzmy poniedziałek, środa i sobota. No, nie wiem na to. Siemka, o kurde, Julka wbiła. Siema, mordeczko, co tam słychać? Dawno cię już to nie było, no. A Radziu gdzie jest? Gdzie jest Radziu? Radziu miał nagrywać i co? Z Colin bijesz to loka P4? No ja tam biłem, ale na razie nie biję, wiesz? Swego czasu biłem, bo mi zależało. Zależało mi na tym, żeby zdobyć łapy. No ale na razie nie. Biłem, ale mówię ci, no był event też generalnie i musiałem non-stop latać w tej WFT. Tutaj, wiesz, kolos. Tutaj dwójka. No i na razie jestem gdzieś tam chyba wylogowany. Nie wiem, gdzie tam was potem wyrzuca z mapki, na jaką. Z tej eventowej, nie wiem. No ale gdzieś chyba w mieście teraz powinienem być. Walutę eventową, no wiem właśnie, tylko kumple. Ja zaraz też co to zobaczę, bo faktycznie mam jej dużo. Bardzo dobrą opcją są w ogóle naszyjniki. Jeśli mowa o tych, co mają te życie i tak dalej. I buty. Buty, bo mają dużo SA. I unik. Za chwilę się tam przejdziemy i wspólnie ocenimy, jaka jest najlepsza opcja. Władców... To za chwilę, kumplu, za chwilę. Za chwilę zbiję tutaj ziomkiem. Dorjada mi się zaraz respi, bo spóźnię trochę. Zaraz przelecimy się. No, 3 razy w tygodniu właśnie siłka, to by nie była zła opcja. To jeszcze może bym jakoś tym wyrobił, wiesz. Będziesz coś brał z licytek, wujku? No będę, na pewno będę brał. No ale co, to już nie chcę mówić. No ale można się łatwo domyślić, że na przykład broni nie mam lepszej, więc broń na przykład, no nie? Jak będę miał kosa napalał zimna kumple, kurde bele. No nie powinna ona raczej aż taka droga być, bo w sumie Ank ma, Treksiu ma, tam ewentualnie Losa by może licytować. Losa też ma dobrą broń, ale... Ta ma trochę lepszy dips. Kto potem? No nie wiem, może Eminem X też będzie licytować, więc to są w sumie dwie plus ja trzy osoby, ewentualnie może Kavis 4. A reszta to nie wiem w sumie. Nie wiem. Jednej waluty, no to tam najwyżej można dokupić, jeśli na czymś będzie zależało, no to dokupić można. Gotowe na licytki, ja wujku. A wszystko dobrze, ostatnia klasa to... A powie teraz właśnie, a co tam u Martyny, co? Kurde, już tyle z nim czasu nie gadałem. Ja ogólnie się planuję wybrać do Wrocławia. Jakoś niebawem. Także... Może tam się uda, wiesz, zgadać się coś, bo ogólnie do ziomka. Do ziomka się wybieram z gry. No i w sumie przy okazji tam... Jak co? Siema, alo, skumplu. Jaka z Colin ranga w CS-ie? Jak jeszcze grałem jakoś 3 miesiące temu, czy może więcej, to miałem Suprema, wiesz? A teraz nie wiem. Julka z Berufs? Nie, to nie jest Julka z Berufs.
mistrzostwa, jak mam ustawione od zimna. Tarcza słońca, szybki, pchnięcie, szybki, pchnięcie i świetlista osłona. Skończy łapki 295 z eventu na BHT są dobre. Ogólnie łapki na 295 wszystkie są zajebiste. Znacznie lepsze niż dryady, w mojej ocenie przynajmniej, wiesz? Wszystkie łapki były kozackie. Na Voja, właśnie tak ty napisałeś, na Magiki. Zajebiste były te łapki. Ciekawe co na Halloween dadzą, pewnie znowu maskotka, strój, jakieś pierki heroiczne. Ty, może pierki na 300 jakieś heroiczne dadzą na przykład, no nie? Pierki? Może buty? Tak dla odmiany? Bo zawsze było co? Pierki, naszyjniki chyba kumple, nie? Dobra, sprawdzimy co można za walutę kupić ciekawego, bo faktycznie... Kiedy w ogóle się kończy? Do jutra, właśnie, do jutra. No to dzięki, że mi w ogóle przypomnieliście. Do jutra mam czas, żeby tą walutę jeszcze wymienić kumple. Zobaczymy, co tam ciekawego jest. Szkoda, że Bóg nie ma na EXP, wiecie? Przez ten event. Wielka szkoda. By mi się z pewnością przydał na mojego tropka. Tylko, że kurde, tu coś nie będę mógł... Znaczy, nie mógłbym wtedy przez depo przerzucić, bo blokada by była na pewno. Dobra, i co tam pisze moje pociechy z Koliny? Kto okradł JK? Ja nikt go nie okradł, JK sam wyzerował postki. I będzie kończył grę. Jake, ale po co piszesz takie głupoty? Po co widzą takie coś w ogóle wpajasz? Bejtujesz i oni w to będą wierzyć, i co? Mroczny strzał, witam kumplu. Licytki za 2 tygodnie będą w piątek, wiesz? Gracza Hektus, no kojarzę go, to jest mój klanowicz. Naberów się. Słyszałeś o włamaniach na konta masowych? Znaczy, włamania są non-stop i będą, no bo to jest logiczne, że jak ktoś instaluje coś nieznanego, bo to jest główny powód. Instalujesz coś z YouTube'a na przykład, gdzie jest Skylogger, no to się potem nie ma co dziwić, że konta są co? Okradane. No. A u mnie jak w pracy? No w porządku, no. Rok mi zleciał. 22 sierpnia już minął rok pracy. W porządku jest, w porządku. Kierownik tam się zmienił. Ogólnie. Na naszym oddziale, a nasz kierownik, stary kierownik, awansował wyżej na 3 tygara. Co jakoś leci, no. Daje radę, kumple. Spoczko, jeśli to będzie weekendik, można się spotkać. No, w sumie można, czemu by nie? Skąd słyszałem, że nad może zawitać też na Sylwka. A, no chcę. Chcę się wybrać na Sylwka. Ja, Donamis, Bartek, Ganikus, Maciek, dziewczyna Bartka, moje ziomki z Rybnika być może. Chce mi się razem na Sylwka wybrać, tylko to będzie taki naprawdę rozpiernić totalny. Bardzo drogie, no nie będę mówił ile od osoby, kumple, ale no. Plany są oczywiście na Sylwka. A, dobra, kumple, może pierw zapytam czat, bo wy zawsze tutaj mi fajnie możecie doradzić. Co wy polecicie, żebym za walutę kupił może, kumple? Co wy może byście mi polecili, co? Skarbeńki z Koliny? Cześć wujku, możesz mi poradzić, jak wrzucić fajki? Siema kumplu, dzięki za wsparcie, jak rzucić fajki? No, musisz na pewno na początku je ograniczać, wiesz? W ogóle sprawdzę jeszcze jakie tu są stroje, bo ja bardzo lubię stroje kumple. Ten fajnie wygląda. Jak rzucić? No na początku musisz ograniczać. Z dnia na dzień musisz coraz to mniej i mniej palić. Ty, nawet fajne te stroje są, bez kitu. Czekajcie, a tutaj? Że ja to teraz dopiero widzę? I to cena taka nawet? Ty. Fajnie nawet wyglądają, bez kitu. A tutaj co mamy? No to jest akurat syf. Ten spoko. Link jest też kijowy. Pamiętaj, widzę, że wszystko przychodzi z czasem. Na wszystko jest potrzebny czas. Jak będziesz coś robił coraz to rzadziej i rzadziej i rzadziej, to w końcu z tego wybrniesz. Z tego właśnie nawyku pieprzonego. A fajki to jest największe kumple główne, jakie może być. Po pierwsze uzależnia, a po drugie tracicie i pieniążki, i zdrowie. Dlatego nie warto, wiecie. Co tutaj ja chciałem? Naszy jest dobry, bardzo dobry i buty, no nie? Też... Gdzie tutaj mamy? I buty są spoko, bo mają fajne sano, nie?
Jeszcze SA i obniżkę i te cechy, no nie, no naprawdę buty wam powiem, że są niezłe. Dzięki za subka, to jest kto? Bogacz, Motyków i Kamerix Tube oraz Damian Stasiak. Dzięki za subki, kumple, witam was, bractwie z Kolina. JK, no on jest młody, wypity trochę. Siema Łowca Jakub, siema mordeczku, Łowca Jakub. Mogę ci puścić urywek piosenki, jaką wczoraj postanowiłem zaśpiewać. Nie wyszło mi to do końca, ale potrzebuję twojej pomocy ogólnie. Musisz mi tutaj jakiś fajny mix mastering tego zrobić, wiesz? Słuchaj, Łowca Jakub, słuchaj tego. Łapki. Leci se streamek, robi go wujek. Widz to mój ziomek, nie zostawia łapek. Yo, hater to jej ściek, ciągle pluje się. Skoli ma zbyt dobrze, no nejty dostaje. Ej, społeczność niezłą zgromadzi. Niełatwo se z tym poradził, brat go dobrze poprowadził i jeszcze lepiej doradził. Ej, godzina nieważna, widz o mnie dba, skolin się stara, widza euforia. To... Tutaj starczy, bo tam dalej to już jest skijowo, to już to do poprawy, no nie? Dobra, idę na władców i za chwilę będziemy z widzami dalej tutaj analizować temat. Zaraz będziemy dalej tutaj analizować temat, widzowie, tylko przelecę się na dwójki szybko. Autotune i będzie git. No będzie git, tylko kurde, no właśnie twojej pomocy potrzebuję, twój mastering tutaj. A widzowie, no dawaj Jakub, co mam zrobić? Co kupiłeś za walutę? No jeszcze nic, widzowie muszą mi tutaj podpowiedzieć. Ja tak myślałem, coś może na niski przedział, na przykład na 7-0, no nie? Dajmy na to, kumple. Siema Hektu, siema. Co wy tam w ogóle... Moreste, Jakeste piszecie, skoń Eminem przy tobie. Siema VIP, siema, siema, no. Ja jestem... O, wujk Minem. Prawdziwy rap god. Nie no, widzowie. Siebie głupiam czasami, wiecie, widzowie. Dla was tak, czasami różne tego głupa. Ale chyba nie macie mi tego za złe. Nagraj to jeszcze raz tylko na słuchawkach, żeby nie było słychać piosenki w tle. Poczekaj, poczekaj. Na słuchawkach, żeby nie było słychać piosenki w tle, tylko sama a cappella. Aha. Na słuchawkę, tak? Dobra, jeszcze pogadamy o tym, Jakub. Błogo z oślepieniem. Właśnie nad Bogiem myślałem, kumplu. Błogo, ewentualnie może jakiś naszej, chociaż nie, bo buty w sumie naszej na 7-0 to odpada, bo mam legendy. Ale Błogo to jest dobry pomysł w sumie. Co to za hełm, wujku? Taki, wiesz, zdobyłem go niedawno. Skoń, w jaki sposób mam zrobić te tepety z ósmym, jak mi kryształy z południc niszczy? Jak ci niszczy? Nie może ci niszczyć. To jest niemożliwe, że ci niszczy kryształy, kumplu. Bo przecież to chyba zablokowali już, no nie? W sensie zablokowali niszczenie, że jak jeśli coś jest potrzebne do questa, no to nie ma prawa ci się zniszczyć. A jeśli nawet, w co wątpię, że ci się niszczy, to napisz do jakiegoś kumpla, słuchaj kumplu, masz tutaj dwa M-ki, lotnij mi dwa kryształki i będziemy kwite, no nie? Dobra Jakub, dobra. Skolin, a ile masz tej waluty? No 44, jednej mi brakuje, a łusek... No łusk, ile tam kosztuje chyba? 225 czy 220 chyba jedna waluta, no nie? No to będzie na styk akurat, no nie? Kumple, damy radę 500 łapek dobić. Naprawdę dziś jest super aktywność, a jesteśmy też na dobrej drodze, żeby to osiągnąć. Siema playerek z Koliny. O, gratuluję awansu, a nagoni. O, widzowie jak pięknie pomagają. No widzisz, widzowie to jednak są kulturalni widzowie. Porządne chłopaki. Chłopaki, porządne dziewczyny. Musisz tak, kumplu, widzowie piszą, idź do NPC, w trupie przełęczy i on ci daje kryształy. No i piękna sprawa. Kurde, znowu szpak, no. Żeby mi tylko live'a tutaj nie wywaliło, bo chcę, żeby powtórka była, wiecie.
Właśnie zmienili, to Hektos mi podpowiedział, co jest grane. Dzięki bardzo. No to widzą, musisz tam fajnie podziękować. Dzięki bracia. To jest bractwo z Koliną u mnie na streamie. Każdy dla każdego jest bratem. Z Koliny... może whatever wbije na 500 łapek coś rozdać. Nie, ja ostatnio mówiłem kumple o tym. Ostatnio mówiłem o tym, że nie mogę was też za bardzo rozpieszczać. A wiem, że byście chcieli giveaway'a na okrągło, kumple. Ale to też tak nie może być, bo ja wiem, że ja mam miękkie serce i ja lubię wam ustępować. Ale kumple, raz na jakiś czas myślę, to jest dobry pomysł, a nie na okrągło, wiecie. Bo jednak co jak co, to jest dużo tych wszystkich giveaway'ów ostatnimi czasy i... Ktoś potem powie, o, bo to jest Colin, puste suby nabijesz i tak dalej. No gówno prawda, ja po prostu jak odczuwam potrzebę, żeby wam coś zrobić, to wam robię, tak? I tyle. Czekajcie, Nymfa, Avenra. Zostawcie wszyscy, no już prawie 500 mamy, ale widzę, wy dzisiaj to kurde super aktywność, naprawdę. Poczekajcie, muszę zobaczyć, o której dzisiaj będzie finał Majora. Kto z was może, o, Majora ogląda, kumple. O 18 widzę, że jest. Jak Avangar wygra, to będzie taka niespodzianka, że o ja pierdziu. O 18, formuła o 15, tu o 18, piękna sprawa, kurde, wieczorek już mam zaplanowany. Piękna sprawa, wariaciki, czekajcie. A, grubo muszę zbić, bo gruba mi nie daje żyć. Nawet wam powiem, nawet się ekspi na tej grubie. Już mam wbity prawie 185 poziom, wiecie? Skoń, będzie grill z widzami, jak się ustawisz w życiu? Będzie, pewnie będzie. Dużo właśnie widzów mam z Rybnika, więc myślę, że takie spotkanie u mnie na przykład, jakaś domówka czy coś, to nie byłby taki zły pomysł, co? Widzowie, jak myślicie? Z wami tak, kurde, piwka się napić. To może by było dobre miejsce na jakiś meetup wspólny, no nie? U mnie właśnie w domku, jak cię już przeprowadzę, zrobię wszystko jak chcę. Kurde, za duży level mam. Czy może zdążę. Jak na mnie by poczekał tak Nires, to może. Bojku, gdzie jak spić Bojkiem na 161? Na SK pakuj walizę i lecisz tam. Tylko nie bij KCP, wiesz? Bo możesz paść na piątce. Nie ma? Kurde, szkoda. No tu gdzieś był Heros 4-6 na pewno przed chwilą. Ale ciężko. W ogóle chciałem wam pokazać jedną rzecz. Mianowicie na Berufsie ktoś legendy fajnie tanio wystawił. Ciekawe, do ile one zejdą, ciekawe. Znaczy fajne, no nie do końca może bym powiedział, że fajne. O, tutaj. No ten pierek jest akurat mocno średni, wam powiem, kumple. Ale tak myślę, że do 500 mków, jak to dojdzie, to będzie tak nawet dobrze. I jeszcze co było? Rękawica chyba z pirata. O, patrzcie. O. Widzieliście to? Nabarły się takie legendy tanie, kumple, nie? Siema, Mystik z Koliny. Ja też mam wieczorek zaplanowany, katę na Bogu na lot. No widzisz, masz jakiś plan. Skoń mi się zdaje, że Astralis to ugra. W trzeciej mapie będzie 2-1 dla Astra. Tak ci się wydaje? No zobaczymy, czy słusznie ci się wydaje. Na co jak spisz tropka, wujku? Tamtego tropka na razie bije grubą po naszyjnik, kumplu. O kurde, kto tutaj? Patrz, normalnie, trzymaj KB ode mnie. Łukasz, pozdrawiam cię, wariaciku. Kiedy na żubra idziemy? Kiedy na żubra? Co jeszcze wam miałem powiedzieć? Tropka będę wbijał raczej do góry, wiesz? Wydaje mi się. Na 300, ale myślałem też, żeby się na tym zatrzymać. Na Zofulusie może i na Demonisie, wiesz? Żeby klepać tą dwójkę. Ja naprawdę, powiem wam, kumple, że ja na tropa będę miał zajebiste eku. Na 210 level zaraz wam nawet pokażę taki mały zarys eku, wiecie? Czekajcie.
Teraz wam pokażę zarys. Naprawdę będę miał zajebistego tropka, kumple. Ja bym przyjechał z pizdy daleka, jakbym czas znalazł na moją domówkę. Świetny pomysł podawać swój adres typom. Znaczy się, no to wiesz, o co chodzi. To nie, że na live powiem oficjalnie, gdzie mieszkam. O właśnie, tu musimy jeszcze wymienić strój. Tylko chodzi o to, że powiem po prostu osobom, które już na przykład gdzieś tam spotkałem kiedyś albo coś, no nie? Nagrasz coś na temat botów? Myślę na tym. Być może nagra. Ten pomysł. Siema w ogóle, kozioł. Dobra, zarys mojego tropa, to tak. Patrzcie, kumple. Teraz wam pokażę. Tutaj. Czekajcie, jest. Tu mamy tak. Tu mamy pyk. Tu mamy pyk. Łapy ze ska to mam na tropku. No nie, łapy ze skami jeszcze dojdą. Czapa z klątwą też, na tropka. Czyli będzie tak, klątwa, orzetka, no nie. Tylko, że te legendy mam na tropku. Tu będzie FO, tu będzie krytyczna, no nie. I tu będzie cebek, tylko łuk właśnie, nie wiem jaki ja tam łuk mam. Albo na 200 z licytek. Albo na 210 mam. Na Wojku muszę sprawdzić, kumple. Chyba, że tutaj po prostu wpiszę tak. Bo jakiś tam łuk chyba eventowy licytowałem na tropa, mi się wydaje, tylko kurde. W ogóle Kawis, jak mnie słuchasz na live, to weź, chodź tylko do depo, to ci rzucę tutaj ten łuczek, ci go dam, no nie, bo go chciałeś. Jak jesteś Kawis tam gdzieś, nie wiem, Kawis. Kawis, dobra, ja mu napiszę może na Discordzie, nie wiem czy jest. Nie, bo to po te dwójki to zimno musi być, wiecie. Album będzie na poczcie, albo gdzieś na jakiejś innej postce, wiecie. Fajna pamiątka, nie? Kurde. Mam jeszcze łuk na 109.0. Teraz on go, jak uda mi się znaleźć, to pokażę. Patrzcie, no. To jest taki rocznik. Wierzcie mi, kumple, że w tamtych czasach, no nie? W tamtych czasach posiadać taką broń to było coś. Wtedy nie było lepszej, wtedy była tylko sataniela, no nie? Na 109.5. Ja też wtedy mało osób bym posiadało. Bo wtedy sektę chyba pił tylko Los Arencji. Albo nie nawet. On bił chyba wcześniej akurat sektę, trochę wcześniej, zanim ja miałem ten poziom. No. Więc tak mniej więcej tropek, no nie? Będzie tutaj tak. Tu będzie klątwa 107.3, tu będzie orzeta 106.6. Fizyczna, krytyczna, cebek, no nie? No i łuk właśnie, zaraz zobaczę na tym. Zaraz zobaczę na tym, tylko na poczcie, a to na tej postce nawet będzie. Kawisa chyba nie ma, chciałem łuk podarować w sumie, bo ostatnio tam się u niego ubiegał. Skąd naszyjnik? Który naszyjnik? Ten naszyjnik zdobyłem kiedyś. Jest nawet filmik z tego, wiesz? A naszyjnik... pajęczą też zdobyłem. I pajęczą w ogóle zdobyłem na pierwszym kolcu, no nie? No. A była wtedy śmieszna sprawa, kumple. Tą receptę na kołczan. O, tu mam, widzicie? Kurde bele, widzowie, no. Trop na sektę to by też nie była taka zła opcja wcale, widzicie? Tutaj, patrzcie, tutaj taki łuczek kozacki. Zbrojka, not bad. Zbrojkę to ja w ogóle kupiłem za 750 łusek, wiecie?
Bo było tak, że kiedyś był taki mini event, że była promocja, no nie, że itemki premium były o połowę tańsze. No i udało mi się właśnie tę zbrojkę kupić za 750. No. Tu klątwa, orzeta krytyczna. Kumple, 500 łapek prawie mamy. Damy radę dobić. Witam cię, Bartosz Deleska. Błogo mi się marno. A tam to już i tak mi nie jest aż tak potrzebne, wiesz? Czekajcie, jakiegoś Rosa bym może poszukał. Teraz zobaczę, jak tam w ogóle wygląda sytuacja. Nie wiem, może bym Kostka poszukał? Kurde, już tak dawno nie grałem na tych niskich. Ciekawe, czy ubijesz tym tropem całą sektę i Demonisa, bo palem ubiłem. No Demonisa palem solowałem, ale mieliśmy po 30% bodajże. No i musiałem uciekać. Czy ubiję całą sektę tropem? Tak, chyba. Chociaż... może być lipa z łowcami, wiesz? Pomimo, że mam krytyczną fizyczną, to może być lipa z łowcami. Dobra, to jeszcze raz szybko. Wajnre się skoczy tutaj. A tak właśnie latam sobie w kółko, kumple, bo po pierwsze... A, nie będzie Wajnre, bo widzę, że Losarenci gra. Seta Wajnre już nie będzie na pewno. Driada może będzie stała zaraz. Ale ja właśnie sobie tak latam, no nie? Tutaj Wajnra, bo fajnie się na tym XP. Tutaj właśnie... Driada, bo też tam się XP na nim całkiem spoko. W zasadzie już akurat nie. No i czasami se Furiona usoluję, jak mam jakieś lepsze błogo, na przykład to, no nie? To i skoczę, Furiona se zbije. Ale mówię wam, no jak kumple ubrałem tutaj błogo 100 ponad procent więcej expa, no nie? No to 130k expa zabicie, wiecie ile to jest? 130k. To sobie wyobraźcie, że za dziennego questa, jednego tam, no nie? Na ten mniejszy poziom dostaje się 400 czy tam 500k. A tutaj robisz 5 takich ubić, no nie? I dostajesz ile? No właśnie, tyle samo. Czyli zrobisz dzienne, wszystkie. Jeszcze będziesz bił tutaj dwójki, to kurde, tak się można fajnie tutaj na XP na ty. No nie ma, no mówię wam, Losarenci bije Wainre i bije Seta, no nie? Driada może będzie stała. Driada powinna stać, bo Driadę zawsze Zawada zbijał, to wiem. Oni właśnie, kurde, biją trzy dwójki, na których mi zależy, no nie? Trzy dwójki, z których właśnie potrzebuję legendy. Łapy, buty, no i pierek, no nie? Te trzy itemki są mi potrzebne. Władców już nie biją, zauważyłem. Jeszcze do niedawna wiem, że tam bili. Na pewno Artemiusa Zawada biła, teraz kompletnie nic, no nie? Ciężko, no naprawdę ciężko. Ja widzowie muszę, no jak taki szczur, naprawdę, jak taki szczur, kurde, się tutaj, wiecie, gdzieś skradać i wybijać. A czasami jest nawet taka lipa, że oni logają przed czasem, no nie? Powiedzmy, że tam dwójka ma 20 minut respa, to oni na przykład logają na 18 minutę gdzieś tam, nie? No to wtedy to już jest w ogóle, wam powiem, dramat. Wtedy to już nic, dosłownie nic. No. A, citka się jeszcze może skoczy, jak będzie stało. Fajna nutka, jaka leci. A, ta, zremiksowana to jest chyba. Ta, to jest zremiksowana. Och, ta nutka to ma kawał czasu. Pamiętam kiedyś na CS-ie, jak leciała, to był hit hitów, poważnie, no. Stawić łapkę z kolin. A, i siemaneczko, Sepatin. No, mogliście tam by zostawić mi tam jedną taką małą, taką dobrą łapkę z kolin. Kiedy 3 stawisz? Ostatnio widziałem 293. No, powiem ci tak. Zobacz sobie moje dwa ostatnie live'y. Dwa live'y temu to było bodajże. Z widzami XP'em instancję biliśmy z 293 na 296. Potem następnego dnia robiłem questy, zrobiłem tak. Zrobiłem quest na 205 od strażnika Zidhan. Quest na 240 Stornek, tam nowy quest dodany zrobiłem. Wszystkie wakacyjne questy porobiłem. Seria 6 questów, plus jeszcze potem questy na mapie. I jeszcze jakiegoś jednego, tylko jakiego to nie pamiętam akurat. I jeszcze jakiegoś. Aha, z władcami i z Driadą. Te właśnie questy robiłem, kumple.
No i tak udało mi się z 2.96 właśnie wkrepać 300, no z błogiem oczywiście na questy. Ja wam mówiłem, że wbicie 300 z mojego poziomu, jaki wtedy posiadałem, czyli 2.93, to nie jest naprawdę problem. Łatwa sprawa, tylko ja miałem troszkę inny, wiecie, pomysł na XP-nie. W sensie, bo jakiś czas temu było zapowiadane wprowadzenie nowego ekspowiska, no nie? No i ja pomyślałem tak. Zanim to ekspowisko jeszcze zostanie wprowadzone, to ja stanę sobie na hekt, no nie? Za wiele nie stracę, bo mogę zdobyć legendę, no nie? I zdobyłem. Ekspowisko zostanie wprowadzone, miałem tutaj takich błok na exp 8, no nie? Zostały mi 3, a ja miałem ich 8. Więc na nowym ekspowisku wbiję maksymalnie ile się da, czyli powiedzmy, nie wiem, 305 gdzieś może. Potem oddam wszystkie instancje, powiedzmy wbiję gdzieś 307 i dopiero potem oddam wszystkie questy, no nie? No i w sumie jakbym tak zrobił, to na dzień dzisiejszy miałbym gdzieś około 310 poziom, mniej więcej. Może nawet większy. Jakbym właśnie tak zrobił, jakby to tak wszystko zostało, wiecie, zrobione, jak ja to tak miałem poplanowane, no to to dzisiaj byłby 310 i nawet by może Zorin nabił kumple. Arteniusa może nawet. No ale widzicie, nie ma ekspowiska, no więc i tak źle zrobiłem, bo mogłem generalnie pustynię męczyć do wyczerpania tych błok, czyli nie wiem, 2.95 może. Dwa tak błoga mogłem sobie zostawić, no nie? I poczekać aż... poczekać na instancję, że je będę wykonywał, no nie? Więc... wiecie... Gdzie jest Nires? Dlatego... właśnie, pustynię męczyć, potem instancję i dopiero wtedy czekać na mini event z bogami na questy, gdzie powiedzmy będzie 100 ponad procent, no nie? Za wykonanie. Więcej. Cześć Namek, siema Tom Kurs, witam Bad. Widziałem ten post, no widziałem, no. Widziałem. Gdzie jest ten Nires? Przed chwilą to był. Zależało mi na tym, żeby z wami dobić ten 300 jak najprędzej, mi to z głowy, ale jakby mi nie zależało, jakbym faktycznie... jakbym faktycznie miał czekać i robić po swojemu, no to tak jak mówię. Questy bym oddał tylko kumple. Tylko wtedy, jakby był właśnie jakiś mini event lepszy z tymi błogami, no nie? Bo 50% to nie jest aż tak dużo. A jakbym na przykład poczekał do 130%, jak to było za wakacje jeszcze niedawno, to chyba nawet były marki, no to bym na te naprawdę zajebiście wyszedł jeszcze lepiej. Ale pomyślałem, no dobra, jak już posklejem tyle filmu, jak brakuje mi tam jednego klipu, no zrobię to dla tych widzów, dobiję ten 300, żeby mieć spokój i git. No i właśnie tak to wyszło. No ja tutaj będę bił z kumplem, bo czekam na kumpla, bo on bije ogólnie władcę, wiecie. Dlatego czekam tu na kumpla. A solować mówiłem, że na redzie nie będę nic. Na pewno nie na live'ie. Bo mogę naprawdę łatwo w to wpaść i stracić poziom, wiecie. Kumple, 3 łapki jeszcze i będzie 500. Ja pierdzielę, ale super aktywny dzisiaj. Skąd ekspa na katakumbach łowca fizyk czy głęboka? A może truto? Pod magów ci się fizyk na pewno przyda, wiesz? Łowca z magami ma tam lipę. Ja bym fizykiem ekspił.
Skoń jakbyś padł teraz, to grałbyś dalej na niskim przedziale, czy próbował trzeci raz bić? Nie, jak teraz padnę, to ja raczej kończę. No chyba, że będę miał takie wsparcie u widzów, że nawet gra na niskim przedziale im się będzie podobała. No to wtedy jeszcze może będę, ale... 300 poziom ponownie wbijać po raz trzeci... No nie wydaje mi się. Fajna nutka, a jaka stara? Chłopie. Zbroja 300 łowca, co z nią wujku? No co ze zbroją? Na razie mam kamyk z Furiona, ziomku. Brakuje mi jeszcze dwóch kamyków, ziomku. Jak dwa kamyki zdobędę, to będzie zbroja, ale chyba na... No właśnie, na kogo? Na kogo? No to już zależy od tego, jaka profesja będzie najlepsza po różnych tam update'ach, no nie? Ziomuś, teraz jest najlepszy bojownik i mag. A za niedługo może być najlepszy, nie wiem, tropiciel na przykład. Tego nie wiem, no nie wiem, nie wiem. Na razie mam kamyk, brakuje mi jeszcze dwóch. Jest i 500 łapek, o dziękuję kumple, dziękuję, jesteście normalnie. Piątkę aż wam dam. Piątkę wam dam, bo jesteście fajnymi widzami jednak. Dzisiaj się postaraliście. Skoń, zobacz brief na Marego wujku. Patrz to, na Unii najpierw klanowicze, potem mi solo. Poczekaj. Zmień scenę, wiesz, bo tu może być jakaś pornografia albo coś. Zmień scenę i wrzucę sobie na drugi monitor. To tutaj tak, widzę, że co, na Unii dwa razy łapy spadły, co? Co ty gadasz? Ty, widzowie, ziomkowi spadły dwie legendy na Unii z Driady, bicie po biciu, czajcie to? 11.59, łapy z Driady na Magiki, a 12.6 naszej z Driady, no nie? Ja pierdzielę. No to ładnie, Flappy, kurde. A co ty napisałeś? Najpierw klanowicze, potem mi solo. Aha, że pierw klanowicie zdobyli, a potem tobie spadły łapki z, naszej solo. No to super sprawa. O, takiego farta mieć to. Elegancko. Skoń, pokażę Skoń mistrzostwo. No za chwilę ci pokażę skarbeńko. Skoń, gramy w CS-a? Nie, nie, nie. Na razie nie. Na razie się skupię na Margonę bardziej. W wolnej chwili sobie oglądam YouTube'a, filmy, czy coś tam. Ale na razie kumplów CS-a nie gram, wiesz. Miałem Suprema, będę jeszcze pewnie grał, ale muszę na pewno zrobić formata, mordki. Na pewno muszę zrobić formata, bo mój komputer teraz to jest taki trochę trup. W CS-ie mi FPS-y spadły z 300 na 100 coś, no nie? Po 150 gdzieś mam. No i oczywiście powymieniać tam muszę. Co ja muszę wymienić? RAM muszę więcej dokupić, żeby było chociaż 16. RAM, kartę graficzną, bo mam 2 giga, przydałaby się 6. Więc tak to jest właśnie mi się. Dobra, lasarencje 16, 17 offline. Kumple, robimy akcję, może akcja wybijanie, co wy na to? Co wy powiecie na to tak szybko? Przed nim tutaj, podcinka i mamy to. Bo tutaj mam, widzicie, bardzo fajny zwój z questa. Poczekajcie, a na seta mogę? Da się to dzielić czy nie da? Nie można dzielić, serio nie można dzielić. A kamyki mam? Nie no, ja to na seta bym zachował, wiecie. Na seta to jest lepsza opcja, bo ja też na seta kamyków kumple nie mam już. Mam tylko jeden tam niby, a TP-ków za specjalnie nie. Ile masz godzin w CS-a? 1300-400 jakoś tak. Siema Adi, łapka i oglądamy. Siema na to Rynego, dzięki kumplu. I piątka dla ciebie normalnie, dzięki bardzo. Tu mamy tak na Driadę. Widzowie, jak? Albo Vayner'a, albo set. Jak tam moje pociechy decydują. Zbój przywołania Kaiju, to jest z wakacji. To w ogóle na samorodki chyba, nie wiem, da się teraz przerobić czy nie da? Jeszcze w ogóle właśnie, bo mieliśmy z widzami przeanalizować, jakie będzie najlepsze kupno tutaj za walutę, czego? O to mi chodzi. Zaraz zobaczymy, kumple, czekajcie. Jeszcze
Tak, zbijemy grubą może. Mam jeszcze jedno pytanie z Colin. Czy warto robić Woja, czy lepiej Tropka może? Wojka, Wojka ci polecam. Wojka, wiesz? I będzie ci się przyjemnie expiło. I będziesz każdego tirał na PvP. To też zależy od przedziału, wiesz? Na niskim przedziale różnie. Ale kumplu, na wysokim przedziale. Broń od głębokiej. O, zobaczysz jeszcze. Jaka to jest mocno. Będziesz bestią arkonemską. Dobra, tu. Jeszcze skoczymy może byka wybić Sepkowi. Sepko nie słyszy pewnie. Sepko nie słyszy pewnie w CS-a gra. Skoczymy. No i właśnie to jest to kółko, o którym wam mówiłem, kumple. Kółko, o którym wam mówiłem, czyli właśnie jak uda mi się dobić tropa. A dobra, Losa. Pozdro, Losa, pozdro. Wiem, że live oglądasz. Bo zalogowałeś przed czasem w sumie. Dobra, strategia podcięcie nie wyjdzie, kumple, ale łapkę możesz dla sobie zostawić, oczywiście też tak na zachętę. No, tak właśnie jak wam mówiłem, że jak uda mi się tropa wbić na 210, kumple, to dojdzie mi ta czapa, ten pierek i te łapki. No i tam miałem pajęczą ozdobę. Te buty pójdą na mojego pala albo woja. No i co, na palku wtedy, albo Wojku, na palku, będę raczej Woja zmienił na palka, będę miał tak, FO, cebek, dotyk, cebek jak uda się z grubej zdobyć, więc spoko, no nie? Tak to właśnie wygląda mi się. Lonely, I'm Wex calling. Mówicie, żebym wymienił właśnie ten strój, no nie? Unikatowy. Macie dobrą radę, macie tam. Dziękuję, widzowie. Już to robimy. Gdzie ja tutaj to mam w ogóle? Ten blanket. Tutaj jest blanket. Tutaj jest blanket. Przerzucimy na palka. No właśnie, o tym mówiłem. A nie, bo to jest noc kupały. Na Halloween były maskotki. Na Halloween były, no nie? Tutaj pierek na noc kupały, a na Halloween? A jeszcze właśnie, widzowie. Może nawet, nie no, levela raczej nie dobijemy, bo nie wiem ile tam ekspa wpada. Ale muszę miksturki wyjąć z depo. Z otchłani mi jeszcze zostały miksturki. Tylko napiszcie mi jedną rzecz, kumple, bo to jest teraz istotne. Czy na przykład, jakbym użył tą miksturkę, powiedzmy z błogiem na exp. Nie wiem, czy to trzeba, chyba błogo na exp za mopki. To czy ja dostaję tego więcej, bo nie wiem, czy to właśnie z błogiem czasem się jakoś nie pomnaża, wiecie? Tu musimy na pewno użyć, z otchłań małej miksturki. No to jest, widzicie, zabicie mopka na moim poziomie. No nie? Więc teoretycznie jak bijesz mopka z błogiem na exp, to dostajesz więcej exp, ale czy to właśnie się jakoś, nie wiem, nie pomnaża albo coś, kumple? To sobie wymienimy na pewno. Talizman przerzuca, bo mi już tak trujecie dupę z Colin. A czemu on tak leży? Weź go przełóż, wujku. Chyba będzie. Nie działa chyba nic, nie? A właśnie się na tym ostatnio tak głowiłem trochę. Nie, Losarenci, napisz coś na czacie. Siema, widzowie. Ogólnie z Colina walić. Głupi górnik. Nie działa. Dobra, no to co? Ekspimy, nie? Ile tu mamy? No to tu będzie sporo. Patrzcie, widzowie. Normalnie dziennego zrobiłem. No jeszcze muszę zrobić 4. Jak zrobię 4, to 5% wpadnie. Ja to chyba będę po live robił. Z bugiem na quest mi się wydaje, wiecie. Tak, chyba dobrą. Kogo to mogę wymienić? Kenji. Gdzie jest Kenji? Osaka. Blanket na wakacyjny outfit. To jest męski, a tu jest damski. Dobra, męski. No zobaczymy, czy warto, kumple. O, to jest ten fajny strój. To on mi się podoba. Ja mam tutaj nawet jeszcze jeden taki, widzicie? Z questa chyba dostałem. To mi się podoba ten strój. To nawet fajna sprawa. To na postać. No ja wiem, Karol, wiem, ale właśnie
Zastanawiałem się, jak to działa z tymi błogami na EXP, czy to jakoś tam, nie wiem, pomnaża się czy coś. I teraz tak, 44 waluty, kumple, musimy przeanalizować. Pierek, no niby życia nie ma, ale spójrzcie, ile ma obniżki SA, no nie? Cechy, SA i obniżka. No Pierek też nie wygląda wcale źle. Naprawdę, ta obniżka SA to jest posrana sprawa też. Na 7-0, jak ja mam Pierek na 7-0? A, bo ja mam na 7-0, dobry akurat Pierek, ja mam na 7-5. Jaki jeszcze przedział? Poczekajcie chwilę. Łapki nie, łapki mam na magu. Zniszczeniem enemany, to nie. Czekajcie, idę kumple na sypkę, na razie wiecie, na Syberię idę. Podwoja maga mam lepszy. No właśnie, nie wiem czy błogo warto. Z oślepieniem może błogo. Ale tak myślę przedziały, gdzie mi czegoś brakuje, no nie, faktycznie. Buty są dobre, buty naszej, Pierek not bad. Oj, kumple, z Colin Ben za złoto już nie można kupić tych, można kupić, tylko że one są kijowe akurat, wiesz? Takie trochę. Ale możesz kupić, możesz. Z Colin, los, bije ci tam rotka, nie biją po ulepszeniu. Losa, kiedy druga zbroja 300. Kumple, dałbyś radę pokazać, jakie bym miał, mógłbym mieć eku na palka na 100 level? Nie wiem jakie, liczę na twoją pomoc. No mogę, kumple, tylko powiedz mi, jak tam z funduszami, czy to mam być jakieś legendarne, heroiczne, do ekspienia, pod co byś chciał? Mistrzostwo też wam za chwilę pokażę, bo teraz mi się wspomniało, że miałem wam to pokazać, kumple. Więc wam zaraz pokażę. Co wam powiem? Poszukałbym sobie jeszcze może raz kota albo jakiegoś smoka może. 5 godzin temu, to Zawada musiał gdzieś koło 6 coś bić herosów. Dębka może, kumple, co chcecie, żebym poszukał, bo herosi już jacyś mogą na minimalu respić, wiecie? Już herosi na minimalu mogą respić. Powiem wam. Kogo byście chcieli, żebym poszukał, co? Dobra, za ile driada? Na driadę to możemy się w sumie nawet tepnąć. Nie, tutaj mam ten tepek. Tutaj mam tepek. Mistrzostwo też, poczekajcie. O, zabrała mi. To musiał być cebek tam jakiś. Czekajcie, aż rzucę okiem na to, z ciekawości. Pod koniec walki musiał być jakiś mały cebek. A, widzicie, to taki malutki cebek. Kontra krytyczna, no widzicie, no połowa mniej, no nie? No to jest właśnie paladyn, to jest taka puszka, kumple. A, jeszcze jest szansa do 305, może śmiało walić mi cebeki. Ale to tam pikuć. Dobra, mistrzostwo prezentuje się w sumie, kumplu, tak? I tak mówiłem, tarcza szybki, pchnięcie i świetlista osłona, no nie? Nie buchem na 280. No mógłbym mu w sumie pożyczyć. Ale pożyczyć tylko, no nie? Chyba żeby spadło coś ciekawego i na wymiankę, to może być. Nebowi by się przydał. Nebu by tak orał. Jaką ma czapę? Ma z dębka. No jakby Nebu miał tą czapę. Takie SA zajebiste, jeszcze oślepienie. Ho, ho, ho. Kota kumple, tak? No to nie wam będzie.
Z Koliny, co robisz z Hemem z Pazura? No nie wiem jeszcze, nie wiem. A proponujesz coś ciekawego może, Misiu? Skończ ci temy i level na eksperymental. No to tak. Idziesz, zakładasz postkę, idziesz do Karkahan. Karkahan jest takie przejście. Wchodzisz tam na mapkę, no i tam jest NPC, którego ustawiasz sobie poziom, wiesz? No i przy okazji tam też możesz sobie, ile tylko zechcesz, złota dodać, no nie? Miliard, czy nawet więcej jeszcze. Więc to jest wszystko w Karkahan, na mapce, wiesz? Na tą mapkę wchodzisz i sobie tam poziom dodajesz, złoto i tak dalej, wiesz? 7 umek, nie mam i tak za bardzo w co. Wujku, widziałeś w temacie z eksperymenta, że mają świetlistą z 3, który zmienić na 5? No niemożliwe. Ale poczekaj. Ale co dokładnie? Poczekaj, Misiu. Aha, że czas odnowienia 5 tur? No to beznadziejna sprawa. Ja myślałem, że chodzi ci może o kombinacje, ale tak myślę, że kurde, niedawno było na 4 kombinacji, to bardzo dużo dawało. Teraz jest na 3. O ja pierdziele. Czas odnowienia 5 tur? No to pala widzę osłabiają w takim razie, jeśli to jest prawda, co mówisz. Skończenie za PLN? Nie, ja nie sprzedaję. Ja powiem ci szczerze, kumplu, ani razu, legendy, ani nie kupiłem za złotówki, ani nie sprzedałem, ani razu. Ja jak mam grać uczciwie, to ja gram uczciwie i się nie bawię na pewno w takie handle. Elo whatever, elo Mateuszu. Mateuszu, Patrykuszu. Dubjazz, dzięki osóbka kumplu, piąteczka i witam cię bractwie z Kolina. Teraz możesz mówić mi wujek. Jest władca Rekrosa. Nie, czas redukcji ogłuszę. No wiem, właśnie czaję się. Chciałem zaraz wejść na starą postać, 3-9 level. Nie robiłem na niej żadnych questów, zakonu równowagi. Czy powinienem wszystkie nadrobić? No, to zależy, który chcesz poziom wbić, wiesz? Bo jeśli chcesz lecieć po 300, to wszystkie zadania zakonowe sobie wykonuj, ale nie odbieraj nagrody, tylko po prostu nagrodę sobie odbij tak na poziomie 290 którymś, no nie? Korzystając z jakiegoś mini-eventu. Natomiast jeśli chcesz szybciej expić, to rób te zadania, bo faktycznie, jak wykonujesz zadanie przy okazji expisz, no nie? No to raz dwa wpada poziom, kumplu. Złoto też nie. No, przestań. Ja wiem, kto na Berów się handluje i legami, złotem. Nie będę mówił po nikach, kumple. Ale na pewno na tej liście ja się nie znajdę. Skoń pal teraz zostanie neutralizowany strzelec powodzenia, a tam z okrzyk, gdzie Woj traci szał. Pal dostaje neutralizowany? Kurde, mi się to podoba. Strzała zneutralizowana, no to tak jak Mac ma, no nie? Mac też ma taką umkę chyba. Neutralizowanie. Kurde, to ja z taką tarczą? Na dystansowców? No to mogą nawet tą świetlistą osłabiać w takim razie. Jak to ma dostać takiego buffa, to... Witam tapczas z Koliny... aktywnego redstuna, no wiem o co chodzi, z Colin, no na pewno nie legę, haha, ogólnie jakiegokolwiek w herach ja hajs uzbieram, no ja ci mogę złożyć, ale to pod co, chcesz pod ekspienie kumplu, czy pod co? No i byś musiał też raczej jakieś questy wykonać, wiesz, bo ja ci mogę złożyć jaku, ale takie nie za dużą cenę, wiesz, a które do expo będzie dobre. Siema Ery, siema Mordo, siema. No, że Woj dostanie coś tam, jakiegoś buffa z GR-ką, to słyszałem o tym akurat. Na spotkaniu nawet słyszałem od Marcina, że właśnie Woj ma dostać jeszcze większego buffa do GR-ki, no nie? Skolin. Tu. Woj, eksperymental, to nawet has bijemy z Koli. Nie, ja w ogóle nie rozumiem niektórych osób, kumple, które grają na tym eksperymentalu i czują się jak na publiku normalnym takim, że wiecie, dwójki biją i tak dalej. Nie czaję tego. Legują się na maksa, nie wiem. Zamiast testować to jak, myślę, że to publik jakiś, ja nie rozumiem. No questy robię na swój level, nie mam, ale mam trochę misji naległych.
zaległych na niższe poziomy i nie wiem, czy nadrabiać. No tak jak ci mówię, jak kumplu lecisz po 300, to rób zadania, ale nagrody nie odbieraj. Natomiast jak powiedzmy, byś się zatrzymywał gdzieś na poziomie 100, na jakiejś dwójce i chcesz szybko expić, to rób se zakon, przy okazji exp na mobkach i też ci dobrze to wyjdzie, no. Zakon jest bardziej dla osób, które właśnie chcą bić jak największy poziom jak najszybciej. I tu chodzi o 300+. Ale czy to ma teraz sens? No niby ma. Ale na jak długo? No właśnie, kiedy endgame zostanie wprowadzony. Do tego czasu. To oni grają, żeby grać, a nie żeby mieć. Cel konto na Experimental 5 postaci full. Żeby mieć można na każdym świecie, w każdej chwili za PL. No można, no, za złotówki wszystko można mieć, kumple. Wszystko za pieniądze w tych czasach można mieć, pamiętajcie. Nie ma tutaj żadnego ale. W tych czasach za pieniądze wszystko kupisz, wszystko. O, na XP można się fajnie bawić, ale bez skitu. Beka z tych osób, co tak normalnie bijemy 2 ITP. No pewnie, że tak, kumple, pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Są tam ludzie, co zakładają klany, dominacje itp. Stoją na dwa, biją każdego i się czują, jak nie wiadomo kto na publiku, a nic. No o tym mówię, no do tego właśnie zmierzam, no ale. No jak chcą, to nie grają tam, kumple, no co? Endgame na klasiku zniszczy grę. Dlaczego na klasiku? Czy zniszczy grę? Ja bym nie powiedział, no. Dużo na tym zyskają osoby, które po prostu nie robiły dziennych questów, no nie? A powiedzmy przewaga zostanie wyłączona, no to wiecie jak to działa, nie? Ktoś napierdziela questy, tam jakaś rekompensata niby będzie, powiedzmy miejsce w rankingu zostanie zachowane, no ale tyle lat robienia dziennych, kumple, za ten czas można było naprawdę wiele, wiele lepszych rzeczy zrobić, niż biegać w kółko robić to samo, wierzcie mi, no. Al dostanie neutralizację strzał. No to będzie naprawdę ciekawa rzecz wtedy. Tak jak ma Mac teraz, tą neutralizację, no nie? Jak właśnie bije starczą kogoś. No jak Palma to dostać, to ja... Oh, to będzie dominacja chyba. A Wojma, co tam? Coś mi mówiłeś, kumplu, że niby tanc, jakąś umkę, że niby szał? Krwawy szał coś zabiera, czy coś? Jak to tam było? Krwawy szał, czy jak to tam było? Jak tam umkę się nazywało? Ktoś mi też pisał. Magiem na 300 to zależy. Zależy kogo. To już zależy kogo. Tropa, zimno, tarcza. Łowce. Różnie się mówi. Jedni mówią ogień tarcza, drudzy mówią błyskawice. Błyskawice tarcza, nie wiem. Tanca, błyski, niektórzy ogień. Woja, błyski. Niektórzy ogień, no nie wiem, ewentualnie mieszanka żywiołów, powiedzmy błyski plus ogień. Pala, podwójne zimno. Maga, podwójne zimno. Wszystko wymieniłem, chyba wszystko. Masz rozpisane na forum, to teraz nie, no teraz czytać nie będę, ja to nie jestem chyba dobrym lektorem. Wracałem do starego typu stawek, chcą wykorzystać. Tam zostanie okrzyk dostanie plus do fizz i mag dymygy, a woj straci szał. Aha. Czyli woj będzie mieć większe dymki od tego, od GR-ki, straci szał. Znaczy, ja wiem, że do starego tego systemu, że każda profa niby równa, no ten balans to ciągle nie do końca jest równy. Chociaż z czasem wydaje się troszkę lepszy niż kiedyś. No ale na pewno do tego będą dążyć, no nie? Żeby to w końcu jakoś wyrównać, chociaż to jest ciężki temat. Trop, zimno, tarcza, tanc, błyski. Bo i zimno, oni tutaj bazujesz na szadzie i przewadze SA. Zimno? To nie wiem, to ja bym powiedział już prędzej błyski może plus zimno. DMG plus szadź, wiesz?
że i porażeniem bijesz, i lodowym. No ale nie wiem. No może masz rację, że podwójne zimno. Nie będzie endgame. Ludzie mają 350+, nic im nie zwróci czasu. No jak to będzie fajna rekompensata, to może i będą zadowoleni, wiesz? Ale wyobraźcie sobie, kumple. Ktoś ma na przykład na klasiku 405 poziom, powiedzmy, no nie? No ja pierdzielę, no. Wyobraźcie sobie, 400 poziom mieć, kumple. Ciężka sprawa. Przedtem bywało, że tanc w legach mógł 3 osoby w legach złożyć. Zależało, no co, zależało od tego kogo. No bo wiecie, no tancerz, powiem wam, że tancerz kiedyś, jeszcze z dotykami, to była posrana profesja. Tanc i dotyk to jest naprawdę, kumple, wierzcie mi, że... Teraz już nie, ale kiedyś tancerz z tymi dotykami, co wyprawiał, to... Ja pierdzielę. Napierdzielał równo, no. Colin Exp by mógł być, bo chyba z takim eku dał radę klepać. Ecko, a ty pisałeś o ten na 100, tak? Ten zestaw. Napisz mi, czy to ty pisałeś o ten zestaw. Dobra, czyli tak, to byłeś ty, teraz przewinę wiadomości. Dobra, na 100 pala, tak? Pod ekspienie. No to zaraz ogarniemy ci tu jakiś zestaw mały. Nie wiem, na Site Addons czy na nasze Margo. To będzie Site Addons może. Przedmioty zobaczymy tutaj dla młodego widza. Do 100 poziomu. Maksymalnie seta. 100, damy od 8.0. Już zobaczymy, co tutaj można ci wykminić fajnego. To tak, broń to będzie 100 unikat z kochanki. Od ognia. Potem tak, tarka będzie raczej z miłka. Unikatowa nawet ci wystarczy, wydaje mi się, chociaż unikatowa nie ma duesa. Heroiczna, jak cię stać. Chociaż nie, no weź są unikatową. No co tam są, piraci, miśki. U mnie to też nie jest problem. Unikatowa zbroja. Z kochanki chyba była, albo nie było. Kumple, czy jest zbroja eventowa teraz jakaś za złoto? Napiszcie na czacie. Znaczy, to zaraz coś spróbuję ogarnąć w miarę takiego, wiesz. Skuliny nadal na topce, tanc 2 razy dotyk nie do bicia, po tym jest woj razem z magiem. Możliwe, ja na topce powiem wam, że ja z tancem jak walczyłem, to było jeszcze lata wstecz z Losarencji, no mój łowca kontra jego tanc robił ze mną co chciał. Z kochanki, tak? Z kochanki coś tutaj nie widzę w ogóle zbroi. Nie wiem o co chodzi. A dobra, tu jest. Teraz hełm zobaczymy dla widza jakieś. Przy okazji ranking sprawdzę, żeby tam kogoś na przejściu nie było. Poczekam chwilę może. Opka unikatowy nie będzie zły. Ja tu tak bardziej patrzę, wiesz o co chodzi, o budżet, no nie? Żeby ci też za bardzo tutaj nie ten... Zbyt dużo... Unikatowe eko ci zrobię najwyżej. Jakieś... Tak jak mówię, tutaj naprawdę nie trzeba jakichś super rzeczy. Bo tutaj to palem jeszcze to nie będziesz mieć problemu. Do ekspienia mówisz. No, zaraz ci zrobimy. Czekaj, ile masz tam many? Styk nieunikatowy, fajny lekturowy.
Będzie spoko. Takie jako ci wystarczy pod ekspienie. Trzymaj tam, kumplu. Nisko budżetowe, sam raz na piratów, na miśki. Na 107 gdzieś tak pij sobie mumię już powolutku, tylko nie bij grupki 4, wiesz? Z setem, bo ona cię raczej poskłada, no ale takie jako ci zrobiłem, nisko budżetowe. Nie ma tragedii. Musisz tylko dwa questy zrobić. Quest zwali, tam zwalią łapy na 9-3, czy tam 5, one są na 5. No ewentualnie jak masz więcej kaski, trochę to weź sobie i kup. Pierek z kochanki. Rękawice. No chyba 100. Czekaj, z pirata nie ma. Jestem twoim fanem, zawsze chcę być tak jak ty, zarabiać miliony w kopalni. Zaraz poczytam resztę, dzięki za wsparcie. Zobaczymy dalej, gdzieś tak do 115, żebyś też tak o co chodzi. Na 112 masz fajne rękawice, one są z teściowej na pala. To możesz później trochę zaszaleć i je zakupić, ale takie jako ci w miarę wystarczy. Adrian Gorzkowski i Marzenia. Dzięki osobki. Piątka. I witam was w mojej rodzinie subskrybentów. Dziękuję za wsparcie. Teraz tak, co tam pisał kumpel Rator. Kumpel Rator. No, ale chodzi o to, że ten pierek na 100 z tego questa. Do tego questa się trochę czasu też robi, wiecie. A nie każdy jest też miłośnikiem questów, jakby nie było. Nie każdy, no kumple, nie każdy lubi robić questy, no przyznajcie sami. Ja na przykład nie lubię za bardzo, chyba że jest to quest przyjemny, taki prosty, krótkie dialogi i wiecie. Dobra, tutaj nie ma. Skoczę jeszcze raz dębka. Wydaje mi się, że jeśli faktycznie zbili piąta coś, to dębek może stać już, bo dębek to jednak będzie mieć najkrótszy tutaj czas respa. Umki potrafi, ale kumple, ja wiem, że na fanpage'u jeszcze nie każdemu odpisałem. Chodzi o to, że dużo osób czeka na odpisanie. Ja mam czasami naprawdę takie dni, że mi się nic nie chce. Ja przychodzę wywalony, no dosłownie nic mi się nie chce. Nawet do sklepu mi się nie chce iść po coś do jedzenia, wieści mi. Dlatego umki rozkłada, możesz napisać na fanpage, ale nie daję ci gwarancji, że szybko odpiszę, wiesz? Bo naprawdę czasami mi się dosłownie nic nie chce. Ty, tak myślę, kumple. 545 łapek, 338 osób. Czy 600 łapek bylibyśmy w stanie dobić, kumple? Czy mamy taką siłę, żeby jeszcze bić? Dobra, Elo, jestem twoim fanem, bo zawsze chcę być taki jak ty, zarabiać miliony w kopalni oraz być tak ładnie zbudowany miesiąc jak ty. Pozdrawiam, jakieś rady? No jakie rady? No, wziąć się w karać musisz, odłożyć słodycze na bok, dieta, siłownia, kumplu. Genetyka przede wszystkim dobra. Jak masz dobrą genetykę, to nawet nie musisz za specjalnie pracować. Wszystko ci samo prawie że rośnie. No i co, zarabiać miliony jak ja? No to chłopie, to musisz... To musisz diamenty kopać tak jak ja Kilofem. A Kilof zdobyć na kopalni to nie taka łatwa sprawa. Niechętnie ludzie go pożyczają, kumplu. Ale już ci chyba wystarczająco tutaj rad dałem. Więc myślę, że możesz nimi podążać i być tak jak ja. Chce ktoś kupić mi tarczę na maga z Lambo? Jak z Lambo? Jak z Lambo związane wszystko? Co ty mi gadasz? Co ty mi gadasz? Jak z Lambo wszystko związane? Z Koliny... Lambo na Zemenie, zbiórka. Widzowie, jak chcecie bić Lambo na Zemence, 8 na 10, brakuje dwóch widzów. Tutaj mój widz woła na czacie. Skoń jaki? To jak mógłbym ci wysłać mój aktualny ku? No, musiałbyśmy chyba dodać prywatnie na Facebooka, wiesz? A mnie wcale znaleźć to nie jest... to nie jest coś trudnego. Wystarczy wpisać Adrian i mnie znajdziesz raz, dwa. Napisz to ja, Eko, wujek, tutaj mi dorać co i jak. No i ogarniemy temat, no. Wydaje mi się, ale kuci zrobiłem takie, no widzisz, no nie za drogie, a wystarczy ci, żeby ekspić tam.
Koliny. Wujku, jesteś najbardziej świadczonym łowcą, jakiego znam. Mianowicie, czy mógłbyś zrobić mi na 225 pod exp mały budżet? Dobra, może teraz nie, kumplu. Ale nie jestem najbardziej doświadczony. To chyba pisałeś ironicznie. No dobra, chyba że spróbuję ci złożyć na szybko. Ale na razie kumple to będzie już ostatnia osoba. Jeśli chodzi o składanie kół, bo potem każdy by chciał. Każdemu niestety wujek dogodzić nie może. Bo jestem tylko wujkiem. Tylko człowiekiem, wiecie? 225, dobra. Podekspienie mały budżet. Chcesz to? Powiem ci, że tutaj na mały budżet, to nie wiem, kumplu. Ale zrobię ci takie dobre do expienia ogólnie na łowce, wiesz. Nie wiem, czy itemki z Madoku będą aż takie drogie. Nie powinny być, wydaje mi się. Powiem ci tak, nie wiem jaki masz naszyjnik, ale ogarnij sobie z wapora potem. Ja ci zrobię takie ku. Czekaj. Zbroje tu ci ogarniemy. Tu na łowca, łowca. Colin, co uważasz o najlepszym świecie? Margonem oczywiście, Deimos. No nie mam tutaj zdania, bo tam nie grałem, wiesz? Więc nie powiem ci, czy jest najlepszy, czy jest, nie wiem, najgorszy. Nie mam pojęcia, tam nie grałem. Wiem, że jest tam duża masówka, że każdy w sumie zapa może dostać. Wystarczy się tylko u niego upomnieć. Więc tyle tylko ci mogę powiedzieć. Wiesz? A tak, to nie wiem. Grać nie grałem, to nie mam zdania. Czekajcie, hełmy, to będziemy pyk. Jest tak, hełm tutaj. Butów brakuje. Jeszcze. Nisko budżetowe, powiem ci, ciężko jest tutaj znaleźć, ale czy te itemki aż takie drogie będą? Wydaje mi się, że jak expiłeś, kumplu, do bicia tego poziomu, czyli wiadomo, sekta, SK i tak dalej, to zbierałeś na tyle funduszy, że ci powinno starczyć raczej na kupno tego. Z wapora mogą być trochę droższe itemki, co najwyżej, ale... Tak to tragedii być raczej nie powinno. Ale ku jakie? No to w sumie takie. Byś musiał zrobić. Koliny, za ile przypuszczalnie będą zmiany jakieś w umkach? No pewnie na następny sezon odchłani. Ja to nie wiem, kiedy będzie następny sezon. Może wy, kumple, wiecie, to tam napiszecie mi na czacie. No ale z reguły zmiany w umkach są właśnie jak odchłań startuje, mordeczko. Właśnie wtedy, no nie? Ej, bo dostałem bana. Za co? Skolina, przesadziłem. Mały budżet, ale no nie legi. No ale... Heroiki dam radę kupić, no to kup sobie takie coś właśnie, co ci wysłałem. To będzie dobra sprawa. Zbroja jest jeszcze na 215, ale ta ma życie akurat z Muller. Więc też jest spoko. Siema, Kornel Kowalski. Z Koliny kup sobie coś za walutę. No za chwilę. Już kończymy tempka powoli, więc za chwilę będę pewnie kupował. Za walutę raczej kupię Błogos Oślepienie. Wydaje mi się najlepsza opcja. Z itemków to nie wiem. Chyba raczej wszystko mam, więc... Co z pazurka było, z Colin? Z pazurka co było, mordeczko? Z pazurka? To było to, tutaj, wiesz, ta aerobrojna pala. O, ta, niezwiązana. Lubisz gracza Madok? Madoka kojarzę, nie mam nic do niego, generalnie. Do Madoka nic nie mam. Znamy się kawał czasu, no. Od 2K14 roku, no. Wtedy pamiętam, że pierwszy raz obła biliśmy. I tego obła zbiliśmy chyba ze dwa razy. No a potem niestety ja padłem. Na roku 2014 właśnie, kumple. Wiecie jak padłem? Padłem w gimnazjum, bijąc burka na telefonie, no nie? Zaatakowałem chyba od burka zamiast od obstawy. Nie byłem dobrze uleczony, no nie?
No i biłem, nie używając przy tym umiejętności, no bo wiecie, zaatakowałem i nie biłem go, tak? Jak coś atakujecie, nie na szybkiej walce, no to wam, wiecie, no bije zwykłymi atakami, no nie? No i zaatakowałem, miałem bardzo słabe Wi-Fi, ledwo co łapało, dałem strzałkę wstecz, poszedłem na Facebooka, wchodzę za 10 minut, patrzę pierwszy poziom. No i wtedy chwilę się znaliśmy, ja w ogóle miałem kończyć z grą, ale pomyślałem, skoro to jest jeszcze tak młody świat, największy poziom był wtedy chyba 213, w roku 2014, coś takiego, to chyba Los Arencji był nawet. Pomyślałem, skoro to jest tak młody świat, do topki łatwo się wbić, no co to jest to 40 któryś poziom, no to wrócę ponownie, no. No i wtedy mi chyba Los Arencji pomagał wbijać, wiecie. Ja mu dałem zgubę z karma, a on zamiast mi pomagał odbijać poziom, no. Wróciłem, potem znowu padłem. Wtedy jak padłem raz na telefonie, a drugi raz na czym? Też na 104.8. Kurde, no. Na czym wtedy padłem drugi raz? Aha, a wiem już. Wiem już, był Heros, 120 obok Miłka. No i taki gość, który bił Miłka, nie opuścił grupy. Zrobił to raczej celowo, wydaje mi się, bo nigdy za sobą tam nie przepadaliśmy. No i padłem przez interwencję, no. Wtedy też miałem kończyć. No ale, expiłem sobie powoli, expiłem powolutku. Potem dostałem zaproszenie do klanu No Pain, No Gain. No nie. Udało mi się wbić w topkę. Dopiero później już, jak dołączyłem do Corleone, no nie. No i tak potem z Colin X powolutku szedł do góry, szedł. Pamiętam, miałem wtedy trzecie miejsce, to był 213 poziom. Stałem na sekcie. Udało mi się Tchiny zdobyć, udało mi się zdobyć naszej spająka, no nie. No, a potem stwierdziłem, a mam te około 1000 bić każdej dwójki z sekty prawie, że prócz tamagów. No wiadomo, miałem kogo Gotha i dwóch łowców. Koniec tego, expię w topkę. No i leciałem. W międzyczasie potem padł Zawada na 2.88. Parę dni później padł Prius na 2.87 bodajże, no nie. No i wtedy była pierwsza Julka, miała 260, ja miałem chyba 255 jakoś. Potem był Sandroxy, miał 240, potem był jeszcze Tomczyk, też 240 któryś. Więc... widzicie, kumple. Więc, kumple, widzicie. Dobra, a teraz widzicie, miałem dobre przeczucie, że jak poszukam dębka, a Herosu musieli bić około godziny właśnie, około 5, jak poszukam dębka, który będzie mieć najszybszego respa, no to go znajdę, no i widzicie, na tym respie Lega spadła ogólnie, na tanca, no właśnie, na tanca chyba łowce, woja to było, już nie wiem, nawet jaka tam legenda, no, ale chyba dobrze powiedziałem. Na tym respie spadła Lega jakiś czas temu, nie? No i potem co? Zawada ją zabrał. Potem jeszcze Zawada mi zabrał runy. Chociaż co do czapki, to może i faktycznie nie do końca zabrał. Chociaż zawsze latałem za dębkiem tylko po jednym item, czyli po czapkę, no ale mniejsza z tym. Runy ze smoka zabrał, gdzie miały być moje. Potem jeszcze było Halloween, losem mnie zaatakował. No i tak właśnie wojna się zaczęła. Od Halloween właśnie, jak spalił mi ucieczkę na Sybirii wówczas, no nie? Bo się nie chciał dogadać. Nie chciał być razem, tylko solo. No ale Lega i tak nie spadła. Dopiero legendę zdobył. Niedawno z Sybirii naberów się gracz, dość. Właśnie na pala, tanca, łowce, woja, no nie? Kumple, bardzo mało brakuje do 600 łapek. Dobijamy to dzisiaj. Taką mam do was małą prośbę.
Damy radę, kumple. Siema Menelek, Skolin znasz gracza kompa, koks, no kojarzę, on w GWG jest. Skolin, czym teraz lepiej walczyć? Palem, błysk, zimno, no zależy kogo bijesz. Palem, no to co, woja pala bijesz błyskami, no nie? Woja pala błyskami bijesz, maga tropa zimnem, no a tamca łowce ogniem, no nie? Chociaż niektórzy mówią, że błyskawice są też dobre pod tanca, nie wiem, nie testowałem. Ale wiem, że Oki ma dużo DMG, wiecie? Kup buty na 300... Nie, nie, ma dobre buty. Ja na moje buty nie mam co narzekać. Widzisz, kumplu? Z koliny Lambo na Zemence. Siema, Riffelt. Witam, witam. Riffelt, ty masz fajny awatar w ogóle. Nosacz taki. On gra na Berys w topce, ale kto? Gracza to mówiłem. Masz jakiś gildię na mało. Mam klanik dla widzów na mały level, na mam Lambo. No i teraz będziemy się zbierać też na Regulusa, kumplu, wiesz? Ja będę wbijał mojego tropa, zmienię na maga. Będzie ponowna rekrutacja na Regulusa, więc widzowie będą oczywiście mogli bić. Ja będę miał maga, więc co? Potrzeba jeszcze jednego maga, dwóch palów, kumple. Fajnie jakby wojki były na Regulusa, wiecie. I będziemy ponownie bić, no nie? A mojego maga, iluzjonistę z Kolina, będę wbijał w górę. W końcu będę mógł poekt trochę wyżej, no nie? Kumple. O, co to za chomi na tym palku z Kolin? No taka czapka. Z Kolin, witam. Ech, dzięki z Kolin. 300 sobie biłem wczoraj. Pochwalę się, to gratuluję. Fajna liczba, nie? 300. To elegancko, kumplu. Dobra, wiecie co? Ja pozaczynam sobie trochę dzienne i będziemy powolutku zaraz kończyć, kumple, bo to już mamy trzecią godzinę live'a prawie. Jestem taki głodny, żebym waszą siostrę zjadł chyba. Nie, no i głupiam się, ale głodny jestem, naprawdę. Skromne śniadanko dzisiaj, trzy kanapki z serkiem, z szynką. Więc trochę głodny już jestem, wiecie. Dobra, to tak do łanów. Muszę iść do Fedril, no nie? Kamyki tu mamy jakieś? No nie mamy. Dobra, trzeba te tepeki kiedyś zużyć. Tutaj mam, tylko nie mam chyba pietruszki. Pietruszkę to potem kupimy, jak najwyżej poleci się do Nidhal po drodze. Regulusa, ty też tam eksplodens, no. To już czapką z dębka z Kolin. A co ma być? No tą czapkę zabada ma, no nie? Z dębka. Dietka. Nie no, kumple, obiadek jakiś będzie za chwilkę. Dzisiaj chyba kotlecik z ziemniaczkami. Ale jestem taki, kumple, głodny, nie? Masakra. Ale prawie 600 łapek już mamy. Jak 600 łapek wbijemy, to nie obiecuję jeszcze. Ale może wam w tygodniu streamka odpalę. Takiego streamka, o. Taki niezapowiedziany trochę, chyba że na grupie powiem. Ale takiego malutkiego streamka, no nie? Tak, ciągle jest kosa. Tutaj się nic nie zmieniło na linii ja, Losa, Zawada i reszta, kumple. Oni mają swoją... no, oni poszli swoją drogą, ja poszedłem swoją drogą i tyle, tak? Oni sobie jakoś radzą, ja sobie jakoś radzę i tyle. Robię live'a z widzami, oni pełni i euforii. Czekaliśmy z Kolin na ten stream. Zaraz będzie dym. Ale co moją czapką? Jaką moją czapką? Którą moją czapką? O co mu chodzi? Jaką czapkę? Moją z dębka. Moją czapkę ja mam tutaj. A czapka, która... Nodi, mam te tabletki, kupiłem, wiesz? To są ogólnie tabletki, kumple. Jak widzicie.
na trądzik, no nie? Widzicie? Sera trądzikowa. Kupiłem te tabletki, no na razie biorę je dzisiaj, w sumie trzeci dzień, no nie? No nie wiem, niby skóra się tak lekko oczyszcza, ale to jeszcze ci da znać, wiesz? A co do tamtej czapki, no to co? No to złapał, potem było jakieś pseudo głosowanie, czy ona mi się należy, czy nie. No i okazało się, że niby się należy Zawadzie. Zabrakło jednego głosu, to sobie, która była mi wówczas bliska. No i tą czapkę założył sobie, no nie? I mają ciągle. Ale tak, wyciskam syfy. Szczególnie te białe takie. Widzowie, nie czujcie się zniesmaczeni. Jak ktoś z was coś je, to przepraszam. Ale te białe to fuj. No ja wyciskam, na pewno wyciskam. Wiem, że nie powinno się, bo potem ślady niby zostają, ale ja wyciskam. Jak mi to przejdzie całkowicie, to w ogóle myślałem, żeby sobie laserem zrobić taką operację kumple. Bo dużo osób właśnie też to robi laserem i wiecie, i potem tego nie ma. Jest naprawdę skóra czyściutka. No, to jest właśnie to, no, to gówno. Ja nie wiem, od czego to jest. Mówi się, że od picia mleka niby, od jedzenia słodyczy, fast foodów. Mówi się, że po prostu hormony, że to kiedyś samo przejdzie. Ja nie wiem, od czego to jest zależne, no, naprawdę. Ja wiem, że jak właśnie przed Warszawą, no nie, jak było spotkanie, to wiem, że jak nie zjeżdżałem na kopalnię, chyba dwa dni, coś takiego, no nie, to miałem naprawdę czyściutką skórę. A dopiero potem jakoś tak różne drobne ustroje. Ja nie wiem, kumple. To ropa, jak to. Nie mówcie mi o tym, fuj. To nie jest na pewno przyjemne. Wtedy dębka znalazłem ja. I była zasada, że ten, kto znajdzie, ten ma prawo sobie zaklepać legendę, jaką chce. Tylko musi napisać na czacie, no nie? No ja na czacie nie napisałem, ale było wiadomo, że chcę tą czapkę, no w końcu latałem za tym dębkiem po coś, no nie? No i widzicie, i nie napisałem, no i potem było jakieś pseudo głosowanie, że o, czy mu się czapka należy, czy nie? No i wyszło tak, że niby mi się nie należała, no. No i jej nie dostałem. No a potem jeszcze runy ze smoka też miały być moje. Nawet dwa razy runy miały być moje. Legendarne, unikatowe, powiedziałem, unikatowe łapcie, legendarne moje, bo ja znalazłem Herosa. Też zostały zabrane. No a potem Halloween już, jak już byłem atakowany na Sybilii, to powiedziałem, że koniec tego. Padnę, nie padnę. Nie mam zamiaru być bardziej poniżanym i trzeba się w końcu postawić. No. I od tamtej chwili, kumple, nie ma żadnego sojuszu. Jestem tylko ja i GWG. No i oczywiście moi widzowie z mojego klanu, no nie? Wujku, a jaki to hełmik jest na tobie? Jaki hełmik? Taki, tutaj widzisz, młody człowieku. Czekajcie. Tutaj do Mythar. Z Colin głosowałem, żebyś miał hełm, pamiętasz? To głosowała akurat Topka wtedy. No i brakuje jednego głosu w zasadzie. A to sobie, jak mówiłem, która mi kiedyś była bliska. Bardzo bliska. Nawet przyzywacza mi dała zbit na sobie. Ale zagłosowała przeciwnie, no i cóż. No już nie będę rozpamiętywał, no było minęło, kumple, to jest tylko piksel. Teraz czasem stwierdzam, że to był tylko piksel. I stwierdzam też, że w ogóle wojna nie była wcale potrzebna. No ale poszło oczywiście o piksele, no i jakby nie ta wojna, to uwierzcie mi, że streamy by były naprawdę sztosem. Wydaje mi się. Tylko nie wiem, jakby to wyglądało właśnie teraz z GWG, bo GWG nie przepadało nigdy za właśnie stroną losy. Więc nie wiem, ale tak myślę, że jakby pojednać siły faktycznie, no nie?
i zrobi taki jeden wspólny skład na Tanrothka, na Dracolisha i tak dalej, to byłby taki rozpierdziel. No. Myślę, że nawet na Dracoliszu z 1500 osób by mogło być, dla przykładu, no nie? Ja też nie powiem, bo ja kumple, ja oczywiście bardzo też dużo zawdzięczam Makeu, Losie, bo to był w sumie ich pomysł z biciem przeróżnych kolosów i tak dalej. Też oczywiście wiele zawdzięczam na przykład Matusowi, Jankowi, Zawadzie, jak czasem ich prosiłem, żeby na przykład nie szukali tu tego i tamtego Herosa, bo ja chcę poszukać, żeby było co do roboty na live'ie. Też tak było, też wam to mogę powiedzieć. Też to zawdzięczam, no. Bo tak jest mój content po prostu. Ja lubię, wiecie, robić coś i przy okazji właśnie rozmawiać z czatem. No i właśnie między innymi lubię szukać Herosu, mieć po prostu jakieś zajęcie, no nie? A gorzej na przykład jak nie wiem za co się zabrać. To wtedy jest lipa, bo myślę no. Mogę przyznać, że wiele im zawdzięczam, naprawdę. Że mieli na pewno też swój udział w tym, że mam tych widzów i tak dalej. Że działy się różne akcje, wyświetlenia były duże. Mieli też ci wszyscy w tym właśnie swój udział, no nie? Każdy z nich. Kumple, nie chcę nic mówić, ale 600 łapek jak nie dobijemy, to odpala moją spluwę i strzelam zaraz was. 3, 2, 1, łapkę zostaw ty. No. Jak przecież 1250 osób miałem w zeszłym roku na biciu kolosa 180, a to był tylko 180 kolos. Wyobraźcie sobie teraz, jak oni potem bili Tanrothka, jak bili potem teraz bili tego kolosa wakacyjnego też chyba ze dwa razy przynajmniej. Więc wyobraźcie sobie, no nie? Jakie rekordy by mogły przeróżne padać. No i oczywiście też i grupa by na tym korzystała, bo w końcu taktycy, no nie? Makeo, Lasarenci to w końcu taktycy byli, więc... Ja naprawdę dużo bardzo im zawdzięczam. No a 600 łapek dalej nie ma, nie, no widzowie. Widzowie, teraz jest mi przykro. Tak jak mówię, no mieli duży udział w tym. Bardzo duży. I wojna jaka się stała, no to... Cóż... Mogło jej nie być, no. Mogło jej nie być, wszystko mogło fajnie grać, no nie. Chyba ze smoka? Nie związałem. Jest niezwiązany ciągle. Siema Kiresku, kumplu z Koliny. 500 łapek, 500 level like, top 1 Berus. Na jakim świecie teraz gram? Nike gra na Pandorze chyba. Nie no, nie wiem. Była niepotrzebna wojna i myślę, że wielu z was się z tym zgodzi, kumple. I powiedzcie tak szczerze, jak kiedyś gadałem z Losarencim na live'ie u mnie, to nie gadało się wcale z nim źle, no nie? I się śmiał i w ogóle. Nie było aż tak źle wtedy, pamiętacie, kumple? I 500 osób było nawet wtedy cały czas. Słuchało jednego i drugiego, co ma do powiedzenia. W końcu topka Berufsa, no. Ale tak jak mówię, nie każdy gracz topowy potrafi grać jak topka, no. Nie każdy gracz, który jest na topie, może być nazwany graczem topowym, no. Ja może nie do końca, kumple, jestem graczem topowym. Na top 7 myślę, że zasłużyłem, bo aż taki głupi nie jestem, ale jeśli już tu mowa pierwsze, drugie, trzecie miejsce, to nie wiem. Top 7 jeszcze może ta. A, dobra, teraz tak, kumple, musimy iść do Berbin tutaj. Ja to mówię naprawdę teraz szczerze. Jak tam jest losa, bo ktoś słucha, może nie do końca wierzy, ale naprawdę, wy wszyscy, którzy byliście na streamach, przy jakimś biciu, każda pojedyncza osoba miała duży udział w tym wszystkim. W sukcesie. Każda pojedyncza osoba. Na jakim świecie? No tu masz napisane, misiu. Tutaj, widzisz? Obok Nikuberów, to jest świat. Zaproś losy. Nie, no kumple, ja powiem wam tak, no. Dla mnie by to była głupota, żeby teraz nagle wszystko, tak powiem, ponownie przywrócić, bo
Ja zbyt dużo straciłem, kumple. Wiecie, ile to jest 327 poziom, ile to jest lat grania, ile to jest czasu? Wiecie, ile naprawdę, ile ja w to włożyłem, w tą postać? Teraz to nie jest możliwe już. Teraz to już nie jest możliwe, wiecie? Dobra, to tak, do Tafi teraz muszę iść. Gdzie tu mam Twitter, tak jak jakieś. Co tu się odbójcza, taki długi streamek? No, widzowie są bardzo fajnie aktywni i 600 łapek wbili, to już w ogóle świrki. A tego na razie se tam lecę, tam gadam z nimi trochę, opowiadam. Mają pytania, odpowiadam oczywiście. Więc wiecie, no. Fajnie mi się streamuje, co prawda jestem głodny, kumple. Możecie mi, kumple, zamówić pizzę. Nie, no, wygłupią się widzowie. Ale fajnie mi się z wami gada i widzę, dużo osób jest, więc podoba im się widocznie moja gadka. Content streama, to mnie cieszy, więc... Być może skończę nawet te dzienne na live'ie. Tak się uda, kumple. Skoń, będzie jakiś mini event na złoto? Teraz był przecież mini event na złoto. Ile? Tydzień temu był przecież. Mogę sprzedawać za 900k do 900k item, 90% wartości. Błogo naród chyba było. Przecież miałeś dopiero teraz, kumplu, o co chodzi? O jak, jaką ci tu inną rzecz chodzi? Nie, citka raczej nie będzie, zawada pewnie zbił. Nie no, jeszcze naprawdę końcówka, bo ja, kumple, muszę coś zjeść, no. Ja nie chcę czegoś też robić na siłę, wiecie? Chodzi o to, że nigdy niczego się nie robi na siłę. Tylko jak coś wam sprawia przyjemność. Ale chociaż udało się tego dębka zbić, no nie? Smoka, coś mi się wydaje, że jakbym poszukał, to może by też gdzieś stał, no nie? Tak coś mi się wydaje. Ale nie mam kamyków. Chociaż odnowił mi się w sumie. No nie wiem, zobaczę, może jeszcze poszukam. O lepszej kamerce? Ale ja mam lepszą kamerkę, że kupiłem. To jest Logitech C920. To jest zajebista kamerka. Ja mam dobry sprzęt, kumplu. Tylko sęk w tym, że ja mam internet gorszy, wiesz? Słabszy internet i dlatego też jakość jest taka. Bo ja sprzęcik mam naprawdę dobry, uwierz mi. Sprzęt jest dobry, no nie? Tylko właśnie internet jest słaby, no. Ile ja tam mam? 1900 chyba kilobajtów pobierania, to jest malutko. Skoliny, czy będzie coś przed licytacją? Nie, no już nic nie będzie. Teraz właśnie ten mini event się skupił na licytka, wiesz? Ten co był tydzień temu. Teraz już nic nie będzie. Przynajmniej nie powinno być. Ale raczej nie sądzę, żeby miał być, wiesz? Masz jakąś rolatkę, kluski, modro kapusta, mum ziemniuki, schabuszczak i chyba modro kapusta. Ale rolatki nie. Rolatki już, kurde, dawno nie było, z miesiąc. Gdzieś. A. Myślę, kumple, czy by sobie dzisiaj jakieś pizzy może nie zamówić potem. Na wieczór. Na wieczór Majora se pooglądam. Ostatnio dużo tego zamawiam, kurde, nie wiem. Chyba, że z małą na spółę weźmiemy. Trochę to kosztuje wujka, wiecie? Losa muszę chętnie by porozmawiał i pozbijał kilka dwójeczek, a pozbijał kilka. Prędzej to by wujka zbił, mi się wydaje, niż dwójeczek tam. Pogadać? Może by pogadał. Ale o czym? Nie wiem. Nie wiem, o czym mógłbym z Losą pogadać. Pewnie by pancze leciały. A, bo ty to, albo ty tamto. Aha, no, ty też to. Siemka, wujku, dawno mnie to nie było, ale w najbliższym czasie postaram się nadrobić nieobecności. Siema, Chaos, Miki, witam cię, kumplu. A gdzieś ty to był? A łapkę chociaż zostawiłeś? Bo chyba, kurde, tak dawno cię nie było, to... Nie no, witam cię, kumplu. Fajnie, że jesteś z powrotem. Chaos, kojarzę twój nick. Kojarzę, Chaos. No. Czekać, ile tam jeszcze osób? Muszę jedną osobę nawrócić. Teraz widzowie, bądź albo nie bądź. A, mamy dychę, dobra.
Teraz pytanie do was. Wiecie co, w sumie dzisiaj może oddam te questy na zwykłym tutaj expie. Jutro odpalę sobie Bogo na questy. Dzisiaj jeszcze zrobię quest z Latarnianego, quest tam z Idhan, z tą muchą. Więc wiecie. Dzisiaj tak se poddajemy. Gonimy, gonimy powoli topkę, no. Powoli do Treksia się zbliżamy, potem Nebu będzie. Nebu to raczej easy peasy. Nebu to jest so much easy. Z Colin będą licytki za łuski, będą. Zawsze są, więc no, ciężko by było powiedzieć, że nie będzie. No bo na tym firma zarabia w końcu i to bardzo duże pieniądze. Więc na 100% będą kumplu. Nie ma innej opcji, licytki za łuski muszą być. Licytki muszą być, bo... No mówię ci, no firma na tym zarabia i to naprawdę nie małe pieniądze. Uwierz mi. Jak na Pandorze pewnie będą ceny sięgały 16 tysięcy łusek za jeden item. No to sobie teraz policz, że itemów jest, nie wiem, 100? Więcej, no ja to tak mówię przykładowo. Wujku, co byś zrobił, jak on by ciebie wyzerował? No bo wiecie generalnie, że losa wyzerował mojego zastępca, a nie mnie, no nie? Wtedy, w chwili śmierci, ta czwórka, która tam zaatakowała, to zaatakowała mojego zastępcę. W sumie on ich, no nie? Nie jest powiedziane, że ja bym też tak palł, ale... No nie chcę też temu zaprzeczać, bo mogło tak być. Mogło tak być. Ale wiem, że na przykład... Dzień czy tam dwa dni wcześniej zrobiłem parę kroków w przód, no nie? I tam stał Losa zgrupowany z Zawadą, ich dwóch, no nie? No i zauważyłem tą dwójkę, udało mi się wtedy wytepać. Ja nie mam czegoś takiego w sobie, że jak widzę awka, to od razu go atakuję. Ja na przykład wolę zrobić parę kroków do przodu, jeśli już mam coś robić, żeby sprawdzić, wiecie, jak to wygląda. Ale no mówię, no nie chcę temu zaprzeczać, bo mogło tak faktycznie być. Mogłem też tak paść i ja, no nie w ten sam sposób. Kumple, ma ktoś może live'a z Margonem, żeby stream tam zrobić mu tego rajda? Macie propozycję kogoś? Siema Banover, siema Mikołaj Palacz. No Bogu jutro najwyżej porobię questy, wiesz. Dzisiaj jest weekend, to dzisiaj będę miał więcej czasu, żeby dwójki tam jakieś klepnąć być może. Dlatego szkoda Boga. I od razu odpalę. Dobiję level, kumple, jutro. Będzie 301. A wujkos, kolinos. A zaraz zobaczę, czy ktoś ma może jakiegoś live'a z Margo. Nie ma nikt chyba, nie? Do Wegety chcecie rajda? Kurde, kumple, no ja mogę zrobić, bo ja do Wegety nic nie mam osobiście. Ale nie wiem, jak tam wy macie z nastawieniem do Wegety. Ale Wegeta, z tego co widzę, to tutaj legendę będzie dla was losował. Albo już nawet rozlosował, ale chyba będzie losował. No to dobra, widzowie, chcemy rajda do Wegety czy nie chcemy? Piszcie na czacie. Bo jeśli chcecie, no to nie ma problemu, no nie, ja tam do Ingu nic nie mam, tylko nie wiem, jak tam wy, widzowie, macie. Macie coś czy nie macie czegoś, bo ja naprawdę nie mam problemu, no nie, ja mogę zrobić. Vegeta też mnie lubi akurat, często wchodzi na moje streamy. Nie, no dobra, chodźcie, zrobimy. Chodźcie, napiszcie pozdro od Skolina. Vegeta się ogólnie ogarnął. Może i pije alkohol, kumple. Faktem, ale ogarnął się. Naprawdę się ogarnął. Akcja z radiem wyjaśniona została już. Macie tutaj, kumple, pozdro od Skolina. Ja chyba muszę jakąś nutkę odpalić. Chodźcie tutaj, 200 osób. Jakby chociaż was 50 biło, to będzie spoko.
pozdro, Żoberku mu napisz. Ja muszę zgrzać muzykę. Nie byłem, wiesz, nie chciało mi się, kurwa. 100 osób ma, fajny wynik. Dzisiaj macie losowanie legendy. Skoli jest aplikowany. Zostańcie tutaj, jeżeli gracie na Pandorze, to macie dzisiaj szansę na takie nasze nicze. Żubr dla Skoli. Także zdrowie widzowie, a twoje Skoli także mam nadzieję, że kiedyś jednego żubra sobie dziabniemy. Dzięki. Pewnie to. No ja też mam żubra, kumple. O, jak to tak w niedzielę bez żubra, kumple? Co wy myślicie? Widzowie, jak to tak bez żubra? Ale ja potem wypiję. Po obiadku, do formuły. Dobra. No to tak, mordeczki, no co, no ja wam dziękuję, że was tutaj aż tylu było. Dzisiaj, kurde, była taka piękna aktywność, że normalnie, ja nie wiem. Ja to mam chyba fajnych widzów, co? Ja to mam chyba, kurde, fajnych widzów. Widzowie chyba zadowoleni są dzisiaj z live'a, tak mi się wydaje. Widzowie chyba dobrze się bawili na live'ie, co? Dobra, nagrodę odbieramy. Jutro będzie level wbijany, tak około 10% mi wpada. Na dwójkach też powiem trochę po expie jeszcze. Także mordeczki, dzięki za live'ika. Muzyka jest chyba za cicho. Dzięki kumple za live'ika. Super aktywny dzisiaj, 600 łapek, 3 godziny, stałe 300 osób na live'ie, no coś pięknego, naprawdę. Pomimo, że ja tutaj, jak widzicie, jakiegoś dziennego tutaj, jakąś dwójkę, tu Herosa się poszukało, tu jakiś Lambo czy coś. Dzięki bardzo, kumple, jesteście fajnymi widzami, bardzo doceniam. No i co, łobuzy, uczcie się tam do szkoły. Jutro macie kumple. Jutro macie kolejny dzień waszej przygody szkolnej. Także uczcie się tam dobrze, nie dajcie lipy. Odpoczywajcie dobrze, mordeczki. Mamy jeszcze niedzielę. I do usłyszenia następnym razem. Piosenka się skończy, robię skończy jeszcze. Lubię placki, dzięki osóbka. Dzięki tobie, dzięki. Do usłyszenia następnym razem. Może w tygodniu, może na weekend, no zobaczymy jak będą chęci i tak dalej. Ale dzięki kumple, trzymajcie się. Piosenka się kończy również. Piątka dla was i do usłyszenia następnym razem. Like it happens all the time, they take your heart and steal your life, and it's as though you feel you've died, 'cause you've been killed inside, but yet you're still alive, which means you will survive. Although today you may weep 'cause you're weakened, and everything seems so bleak and hopeless, the light that you're seeking, it begins to seep in. That's the only thing keeping you from leaping off the mother freaking deep end. And I'm pulling for you to push through this feeling, and with a little time that should do the healing, and by tomorrow you may even feel so good that you're willing to forgive them, even after all the shit you've been put through. This feeling of resilience is building, and the flames are burning quick as fire. We're through this building, you're sealed in, but your fireproof flame retard on you withstood it. And as you climb up to the roof, you're just chilling, you look down 'cause you're so over them. You can put the heel of your foot through the ceiling. As time passes, things change every day, but wounds heal, the scars, they remain the same. But tomorrow today's going down in flames. Throw the matches at the past of blame. So feel the fire beneath your feet as you barely even perspire from the heat. Exhale deep and breathe a sigh of relief as you say goodbye to the grief. It's like watching the walls melt in your prison cell. But you've extinguished this living hell. Still a little piece of you dies as you scream.